Serdecznie w 131 wydaniu Hello Irlandia Show, rozmowy niekontrolowane pod tytułem Hrabia na Szmaragdowej Wyspie. Witają się z Wami Katarzyna Czeka i nasz dostojny gość, hrabia Jarosław Potocki, którego zaraz bliżej przedstawię. Kochani, będzie interesująco, będzie bardzo inspirująco, patriotycznie i niezmiernie ciekawie. Bardzo się cieszymy, że dołączyliście do naszego show wieczorową porą, bo warto, jak zwykle. Prosimy o wsparcie Hello Irlandia na buymecoffee.com. Wspierajcie niezależne media, wspierajcie wolność słowa i myśli i wspierajcie oczywiście nasze media Hello Irlandia. Dziękujemy naszemu sponsorowi Digital Lotus za wsparcie naszego kanału. DigitalLotusMedia.com specjalizuje się w projektowaniu wysokiej jakości stron i sklepów internetowych, brandingu w serwisie foto, wideo, Facebook, Google Ads oraz online voucher. Zapraszamy również, przypominam, 9 marca na Dzień Kobiet w Galway. Na pewno będzie się działo. Jest to spotkanie pod hasłem Być Kobietą. Zapraszamy do SCCUL Enterprises. I w programie imprezy będzie warsztat pierogarski, krąg kobiet, dżentelmeński, snooker i tenis stołowy. Spotkanie z inspirującym gościem, networking, konsultacje, także przybywajcie. A ja witam naszego dostojnego gościa, Jarosław Hrabia Potocki, przedstawiciel kasztelańskiej linii rodu potockich, herbu Złota Pilawa. Utalentowany, wszechstronnie pisarz, poeta, artysta, podróżnik, marynarz, scenograf, kaskader, swoim barwnym życiorysem mógłby obdarować mnóstwo ludzi. Życiorys pełen przygód w różnych zakątkach świata i oczywiście został on ujęty, przygody z tego fascynującego życia zostały ujęte w najnowszej książce pana hrabiego, wydanej własnym sumptem, Chłopiec z kawką na ramieniu czyta książkę. O tej książce między innymi będziemy rozmawiać, ale nie tylko, więc szybciutko się zapytam pana najpierw, ponieważ mieszka pan w Cork. Od 20 lat już tutaj w Irlandii. 18. W takim razie jest to długi okres czasu. Rozumiem, że wraca pan w miesiącach letnich do swojego ukochanego Krakowa, no a zimy spędza tutaj. Już na zasłużonej emeryturze. Czy właśnie stąd pomysł na wspomnieniową książkę i czy to nie jest przypadkiem właśnie rodzinna tradycja? Proszę Państwa, w młodym wieku, około 30 lat, zacząłem się ujawniać w okresie Solidarności jako młody poeta. Był taki klub Jaszczury w Krakowie, gdzie co miesiąc odbywały się konkursy poezji. Przychodziło około 200 osób, poetów było 20-30. Ludzie wtedy czytali i tam zdobyłem chyba 7 nagród i kilka ogólnopolskich. Ale ze względu na nazwisko nie publikowano mnie, ponieważ moje młode wiersze, to były wiersze polityczne. Właściwie pierwszy wiersz napisałem o Józefie K., czyli takie życie człowieka, sekretne życie człowieka, który przemyka ulicami Krakowa w systemie totalitarnym. Te nagrody dostałem i myślałem, że będę drukowany w Polsce. Oddałem tomik do wydawnictwa literackiego i komunista, dyrektor Kurz, miał napisać recenzję wewnętrzną, jak to dla młodego poety. Wydałem te wiersze, chciałem wydać je opowiadania. Dostałem taką recenzję wewnętrzną. Pana Jarosława Potockiego należy zamknąć w więzieniu albo w domu dla psychicznie chorych, ponieważ narusza sojusze ze Związkiem Radzieckim. Czyli nigdy nie byłem publikowany w Polsce, mimo że byłem poetą znanym w środowisku krakowskim i ta cenzura była mniejsza, w klubach studenckich występowałem z tymi wierszami. Jak wyjechałem z Polski do Szwecji do ojca, który uciekł, nie podobało mi się. Prawie
Muszę zaznaczyć, bo niektórzy młodzi ludzie nie wiedzą, że w okresie Solidarności wyjechało do około 2 milionów ludzi, bo się pytają, jak pan dostał paszport za komunizmu. Wyjechało 2 miliony, nie wiem ile wróciło. Wszyscy uciekali, gdzie się dało. Wszyscy mieli dość tej szarości, tego brudu. I proszę państwa, w obozie Treuskirchen, wszyscy tam siedzieliśmy w tym obozie, kto nie miał znajomości na zachodzie i wiz. I tam miałem debiut literacki, bo założyłem gazetkę literacką z plastykiem z Warszawy. Wiersze, był stan wojenny, byliśmy wstrząśnięci stanem wojennym. Robiliśmy strajk głodowy pod ambasadą rosyjską. Zostałem tam aresztowany, bo przykułem się do ambasady z kolegą i protestowaliśmy. I Austriacy nas wsadzili do więzienia ciężkiego, uznając nas za kryminalistów. Później nas wypuszczono po interpelacjach, jakichś po artykułach w gazecie. Przyjechałem do Stanów i wiedziałem, ktoś mi powiedział, pierwszą pracę dostałem taką, że kopałem jakiś rów. Jak się zapytałem o 5 rano, kiedy mam ten rów kopać, to ten pan powiedział, że stąd. Od wschodu słońca do zachodu. I stwierdziłem jednak, że muszę bardzo szybko nauczyć się języka. Nie znałem języka angielskiego. Muszę się nauczyć języka po to, żeby nie wyjechałem po to, żeby zostać robotnikiem, jak większość Polaków, nawet inżynierowie, lekarze, nie wiem, humaniści, szczególnie humaniści byli narażeni na to, że musieli pracować fizycznie, bo nikt by ich nie przyjmował do żadnych wydawnictw, do żadnych, prawda, uniwersytetów. Więc proszę państwa, zacząłem chodzić po kawiarniach, bo w kawiarniach zawsze w Ameryce i wszędzie na świecie poznawałem ludzi ciekawych, czyli poetów, pisarzy. I przeważnie oni byli niestety lewicowi, a w Polsce był stan wojenny. Ja wyjechałem 4 lipca ostrzeżony przez aktora Jurka Trele, mojego przyjaciela, bo pracowałem z nim w filmie jako kaskader i dekorator wnętrz i powiedział mi 3 tygodnie przed stanem wojennym: Jarek, uciekaj, bo SB cię szuka. Zresztą mówił prawdę, bo w momencie stanu wojennego ogłoszenia SB było u mnie w domu, okradło mnie, chciało mnie aresztować, ale ja już byłem w Austrii. W Austrii wszyscy czekaliśmy na różne wizy. Ja chciałem jechać do Ameryki, bo chciałem jechać do filmu. I po pobycie 8 miesięcy w Nowym Jorku pracowałem na wysokościach, ponieważ się wspinałem od 14 roku życia, ponieważ mój kuzyn, mojego ojca, brat, miał syna, który był wybitnym alpinistą. On mnie uczył od 14 roku życia wspinać. Co przydało mi się, zginął w Hindukuszu w 1966 roku, co mi się przydało, bo mogłem pracować w Nowym Jorku na wysokości. Pracowałem na 40, 50, 60 piętrach. Manhattan zobaczyłem na drugi dzień. Chciał mnie wywiad wojskowy, nie pojechałem do wywiadu. Chciał mnie CIA, też nie pojechałem z nimi i zostałem bez grosza w Nowym Jorku i bez języka. Umiałem po angielsku good morning, good evening i tu powiem fuck you. Nie, nic więcej. Więc zacząłem pracować na tej wysokości, bo pojechałem na Manhattan, otworzyłem książkę, wyszła jakaś knajpa ukraińska, poszedłem tam, zamówiłem, miałem na jedną wódkę, zacząłem tańczyć, bawić się i Ukrainiec mnie zatrudnił. Dał mi pracę po 8 miesiącach. Nauczyłem się języka w ten sposób, że pierwsze poszedłem do szkoły, ale te szkoły były niedobre. To byli wolontariusze, to nie byli profesjonaliści, byli Chińczycy, Wietnamczycy. Więc chodziłem po klubach, dyskotekach, bibliotekach, starałem się czytać gazety i zadawałem się z amerykańskimi intelektualistami. Kłócąc się z nimi w tych klubach jazzowych, w tych klubach, w kawiarniach, szybko nauczyłem się dobrze języka, ponieważ chciałem im wytłumaczyć, na czym polega komunizm i socjalizm. Bo oni byli tym zachwyceni, więc bardzo szybko zacząłem po 8 miesiącach. Pojechałem do Kalifornii, kupiłem sobie Volkswagena Vana, kupiłem sobie namiot, śpiwór, pojechałem do Kalifornii. Tam pierwszy dzień, będąc w księgarni bitników u Ferrangiego, przeglądałem wiersze Jesienina, podszedł do mnie taki wysoki pan z włosami. Okazało się, że to jest bitnik Jack Hirschman. I zaprosił mnie naprzeciwko, mówi, przeczytasz wiersz, pewnie jesteś poetą. Mówię, tak, ale ja nie znam angielskiego dobrze, wstydzę się. Nieważne, jaki jest tytuł wiersza? Napisałem wiersz w wybuchu stanu wojennego pod tytułem Solidarność. I zaproszono mnie na wieczór poezji, gdzie było 200 ludzi i dostałem największe brawa, ponieważ przeczytałem go po polsku, ale tytuł był Solidarność, w Polsce był stan wojenny, stałem się nagle popularną osobą. I przez 2-3 lata nauczyłem się tak języka, czytając książki, obcując z tymi lewicowymi pisarzami, intelektualistami, wybitnymi,
że nauczyłem się języka bardzo dobrze i zacząłem publikować własne wiersze. A w międzyczasie nająłem się do agencji, pomogła mi Amerykanka, która była u Grotowskiego w teatrze, zaprowadziła mnie do agenta, agent mi zrobił zdjęcia. Już w trzecim dniu w San Francisco byłem w filmie Clint Eastwooda Sudden Impact statystą. I będąc w autobusie, podszedł asystent reżysera i mówi: co w Polsce robiłeś? Ja mówię: byłem dekoratorem wnętrz, scenografem, kaskaderem. O, kaskaderem, to ciekawe. I mówi: wiesz co, pomyślał, na drugi dzień przyszedł do mnie. W Santa Clara odbywały się taki, to był film Sudden Impact, gdzie żona Clinta Eastwooda była taką dziewczyną, którą zgwałciło pięciu jakichś bandytów, i ona później ich poszukiwała i strzelała do nich. Więc ja miałem taką małą rolkę, że byłem jednym z tych bandytów, ale zrobiłem tam kaskaderkę, zacząłem być znany, bo zrobiłem kaskaderkę z rollercoastera, musiałem skoczyć 25 metrów na balon, co było łatwo w Polsce na materac. I było to w Santa Clara, miasteczku takim, Santa Cruz, przepraszam, hipisowskim surferów. To miasteczko miało tak zwany rollercoaster. Ja z tej wieży skakałem, niby zabity przez nią. Sam sobie założyłem ładunki, skoczyłem z 25 metrów, wszyscy bili brawo, i tak dostałem posadę w filmie. Pracowałem w kilku filmach jako kaskader, między innymi Tańczący z Wilkami i w serialu w Miami Vice. Mieszkałem w Ameryce 11 lat. 6 lat mieszkałem na Alasce, byłem rybakiem na Alasce. Pierwsze pracowałem w wytwórni ryb. Później zdałem egzamin, zostałem skipperem. Muszę powiedzieć, że pierwszym moim zawodem była szkoła morska, ponieważ chodziłem w Krakowie do szkoły, której absolwentem był Józef Konrad, prawda, Korzeniowski, pisarz, więc ja zawsze chciałem pisać i chciałem pływać na żaglowcach. Niestety na ostatnim roku szkoły polskiej oficer polityczny mnie nienawidził, zaczęli mnie sprawdzać, że ojciec na azylu, nie dopuścili mnie. To jest na YouTubie, można zobaczyć, Jarosław Potocki, są ze mną wywiady różne po tej książce. W każdym razie nie udało mi się pływać, bo powiedzieli, że będę pływał na holownikach. Więc wróciłem do Krakowa, zdałem na studiach, nie chciano mnie przyjąć, ale rektor był znajomym ojca z gimnazjum przedwojennego, mnie przyjęto. Był zwyczaj, żeby ziemian, arystokracji, inteligencji na studia nam się nie wolno było dostać, bo nie mieliśmy punktów za pochodzenie. Proszę Państwa, to się przydało, bo nauczono mnie tam nawigacji sekstansem, więc później w Miami zacząłem remontować jachty, i Australijczyk się przekonał, że umiem prowadzić jachty, że znam sekstans, że znam silnik, na żaglach się znam. Więc zacząłem prowadzić czartery na Bahama i na Wyspy Karaibskie. I tak pracowałem 3 lata jako 4 lata pracowałem prowadząc jachty. Później zdałem egzamin po 300 tysiącach mil na pierwszego oficera, później na kapitana, i stało się moim zajęciem tym w zimie. A w lecie byłem na Alasce rybakiem. Doszedłem do tego, że po 3 latach pracy miałem własny kuter, 50% udziału, miałem własną załogę, ale niestety Exxon, wylew ropy, jak się nie zarobi, wybuchł wylew ropy koło Valdez, to już straciłem, prawda, tylko na łososiu można w lecie zarobić. Musiałem sprzedać kuter i wróciłem do San Francisco. Starałem się być znanym poetą. Między innymi zacząłem podróżować. Miałem taki zwyczaj, że pracowałem. Ja nigdy nie pracowałem w życiu na etacie. Mam 2 lata pracy, jak byłem przymuszony, na etacie. W związku z tym, stąd te wszystkie funkcje w życiu, bo od dziecka przygotowywałem się do tego, żeby wyjechać z kraju, żeby mieć jakieś umiejętności. Przepraszam, języków słabo uczono, więc chciałem mieć jakieś umiejętności, prawda, które mi pomogły. Konie mi pomogły w ten sposób, że jeździłem od dziecka, zostałem kaskaderem, zarabiałem mnóstwo pieniędzy. Jakieś umiejętności plastyczne mi dały, że dałem na początku, robiłem w filmach historycznych wnętrza, ponieważ studiowałem historię sztuki, to mi to też pomogło. No i także byłem tak zwanym, można powiedzieć, jak to się dzisiaj mówi, luzakiem. Ja tylko pracowałem zawsze całe życie na umowy zlecenie i umowy o dzieło. Mieszkałem w 11 krajach. I Irlandia była trochę przez przypadek, bo ja wróciłem do Polski w 1992 roku i 12 lat tam pracowałem. Nie miałem ZUS-u, nie miałem nic, nieźle zarabiałem. Prowadziłem wycieczki po Europie, bo chciałem Europy poznać. Miałem uprawnienia pilota i przewodnika w różnych miastach Europy i różne języki poznałem. Po 4 latach, jak już poznałem dobrze Europę, tłumaczenia robiłem, trochę pracowałem w pismach literackich, ale one wszystkie popadały, prawda?
Filmów nie było, robiono tylko produkcyjniaki, więc w końcu mi się znudził pobyt w Polsce. Jak się zaczęła Unia, pojechałem do Szkocji. Bo lubię, kocham góry, wspinałem się, chodzę po górach, jestem przewodnikiem beskidzkim, instruktorem tatemnictwa i Szkocja dała mi szansę. Przyjechałem tam i zostałem tłumaczem w agencji, ale oni po prostu płacili tylko 10 funtów, a 50 brali za moje tłumaczenia, więc po roku zjechałem, bo kolega zadzwonił do Irlandii i mówiłem, potrzebują tłumaczy sądowych. I przyjechałem tutaj, mieszkałem w jakimś pustostanie z Londynu autobusem, bez grosza, bo na dworcu z Polakiem się żegnałem, postawiłem mu parę piw, wyrwał mi portfel i uciekł, nie chciało mi się go gonić, już miałem autobus. Przyjechałem bez grosza do Korku i po prostu spotkałem jakiegoś takiego pijącego o kulach, ale od doświadczenia, że przez to, że umiem przetrwać. Przez te wszystkie kraje mieszkałem w różnych miejscach. Raz byłem biedny, raz bogaty, raz spałem gość na sofie, raz na jachcie, raz na aucie. Różnie to było, ponieważ jestem człowiekiem bezkompromisowym. Nie kolaboruję z nikim. Stałe moje prace zawsze kończyły się tym, że buntowałem ludzi. Później mnie próbowano przekupić, ja odchodziłem, poprawiając ich warunki. Założyłem na przykład związki zawodowe wytwórni ryb na Alasce, nim zdostałem się na statek. I proszę Państwa, zacząłem pracować w sądzie i znowu było to samo. Sąd wysyła moje papiery do agencji. Agencja była amerykańska, ja im ufałem. Brali 120 euro za moje tłumaczenia w sądzie, w szpitalu 80. Ja dostawałem 25, jeszcze musiałem płacić wydatki. Nie dało się tego ominąć. W pewnym momencie poczułem się oszukanym. Ja w wszystkich sądach Irlandii byłem tłumaczem, poznałem prawo. Prawda, karne. I reprezentowałem Polaków, Słowaków, czasem Rosjan. Estończyków, o takich tamte wszystkie Europy, prawda, wschodnie. I proszę Państwa, nagle czuję, czekam, mam mieć na koncie 9 tysięcy, po iluś tygodniach pracy w sądzie, objeżdżam wszystkie sądy, a tu jest 195 euro. No to już nie mam na czynsz, już będę, grozi mi bezdomność. Poszedłem do najlepszego adwokata, Franka Butimera, bo przez tą pracę w sądzie jako tłumacz poznałem wszystkich adwokatów, wiedziałem, kto jest dobry, wszystkich policjantów, wszystkich prawników, burmistrza miasta, prokuratorów i tak dalej. I poznałem system karny, prawda? I mówię, Frank, reprezentuj mnie w sądzie, okradziono mnie. A on do mnie mówi tak, przecież ty nie musisz w sądzie pracy, nikt cię nie musi reprezentować, sam siebie reprezentuj. No i zaczęło mi się bardzo dobrze powodzić, ponieważ przychodzili do mnie Polacy. Jak Polak dostał czek na budowie, było 30 murarzy, zamiast płacić mu 18,50, płacili mu 10, 7, różnie. Bardzo różnie, ale ich oszukiwali. Jak przyszedł, ja na ugodę załatwiłem mu ileś tam tysięcy, to on pokazywał kolegom, oni przychodzili do mnie. 2 lata było bardzo dobre, prosperity, bo 10% brałem od wygranej sprawy. Ale zaczęło, ja chciałem być tylko tłumaczem. Chciałem tłumaczyć, ale pracowałem dla kilku związków zawodowych, charytatywnie, przyjmowałem Polaków tam za pieniądze do kilku agencji. Zapracowany byłem, ale w końcu mi ktoś powiedział, ten szef związków zawodowych, elektryków i inżynierów, weź otwórz własne biuro, bo ty się znasz na socjalu, ty masz tych Polaków, ty im nikt nie pomaga. On mi zadał pytanie, ile jest Polaków w Irlandii? Ja mówię 280 tysięcy. A ile w Korku? Ja mówię, no 80 tysięcy. To czemu ty się nie zajmiesz pomaganiem im? I to był błąd z jednej strony, a z drugiej strony pomyślałem, ponieważ jestem społecznikiem, jak moja cała rodzina przez pokolenia, otworzyłem w jednym małym pokoiku biuro. I początkowo robiłem tylko takie tam tłumaczenia aktów urodzenia, małżeńskie, te rozprawy sądowe. Później wszystko. Później wszystko. Reprezentowałem w sądzie pracy, wygrałem 600 spraw w sądzie pracy Irlandii, odzyskałem 3000 odpraw, załatwiłem kilka tysięcy socjali i takich różnych innych rzeczy, aktów, ale proszę Państwa, no Polacy, bardzo roszczeniowi. Ja robiłem wszystko na zasadzie bez umowy, ściskałem rękę i mówiłem słowo honoru. Oczywiście 30% w ogóle mi nic nie wypłacili, 30% mnie oszukało, ale te 40% żyłem sobie. Ale lubiłem to robić, tylko niektórzy byli potworni. No, potworni po prostu ludzie, którzy po prostu przyjechali pierwszy raz na zachód, nie znali języka. No, miałem takie różne teksty, mówi mi facet, to, że pana, a panu rząd płaci, pan powinien nam pomagać. Za darmo.
Później zacząłem odzyskiwać ludziom podatki. Firmy brały 10%, a ja 20 euro. Brałem 10 górali do biura, do podatków i załatwiałem w ciągu 15 minut wszystko. Zaczęto mnie lubić, zaczęto mnie szanować. Przyjeżdżali ludzie z całej Irlandii, ale byli też ludzie zazdrośni. W urzędzie pracy w podatkach pracował Polak, ja zarejestrowałem firmę i nie była zarejestrowana pół roku. Po prostu on darł moje papiery i tam pracował i doniósł do szefa biura podatkowego, że ja rzekomo załatwiam pracę. A ja obok było po prostu urząd pracy i przychodzili Polacy i tam płakali, że nie znają języka. Więc ja szedłem i dzwoniłem im, reprezentowałem ich jako ich. Oni dostawali pracę, na drugi dzień jechałem. Nawet udawałem kobietę. Mówiłem, halo, tu Basia, ja dobrze sprzątać. Po angielsku łamałem specjalnie. Tam ludzie płakali obok. Ale ten zazdrośnik z tego urzędu pracy, bo tacy też byli, musimy o negatywnych rzeczach też powiedzieć. Zawołał mnie ten szef biura podatkowego. Na szczęście miał mądrą sekretarkę, Polkę, i mówi: Proszę pana, pan tu robi, ma pan działalność? Ja mówię: Mam, ale ktoś tu, że papiery. Nie jestem zarejestrowany. I się zarejestrowałem jeszcze raz, bo oni przywieźli jakichś Polaków z urzędów pracy na praktykę tutaj. I ta dziewczyna powiedziała, że jestem ze znanej rodziny polskiej, na pewno jestem uczciwy. Tenże szef podatków mnie przeprosił i później, jak miałem kłopoty, Polacy mi nie płacili podatku, groziło im więzienie czy kary, to on zawsze tam mi załatwiał tak, bo prowadziłem 12 firm takich jednoosobowych. Jak oni szli do normalnej księgowej biegłej, to ona żądała wszystkich rachunków, bo ja wszystko na pałę odpisywałem im, płacili 500 euro podatku, 500 euro, tam mnie 200 euro i mieli rozliczenie roczne za 1000 euro. A jak ona im tam pisała, ta prawda, księgowa biegła, to musieli płacić 6000, byli wściekli. Ja tak działałem. Biura brały za podatki 10%, a ja tak masowo po 10%. Większość rzeczy załatwiałem za darmo, bo przychodziły kobiety z dzieckiem na ręku, nawet pożyczone, i mi mówiły tak: idź do dziadka, on ci wszystko zrobi, tylko powiedz, że jesteś biedna. No ale po pewnym czasie zacząłem się orientować, że coś jest nie tak. Ja mieszkam w jednym pokoju, chodzę na piechotę, a mój klient, Bysią taki z Nie budowy, 2,5 tysiąca bierze od socjalu, 2,5 tysiąca na lewo zarabia na budowie, żona sprząta 1500, on mnie do domu zaprasza, się ze mną chce zaprzyjaźnić, mieszka w całym domu z dziećmi, a ja tu jestem biedak, on do mnie, panie mecenasie, ja nie dementowałem, ja miałem na wizytówce napisane tylko, że jestem tłumaczem przysięgłym. Nawet tu założyłem organizację tłumaczy, tu w Irlandii, bo nie było takowej. mm. I zacząłem w końcu. Godzinami siedzieli, udzielałem rad, jeździłem i przez to zachorowałem, bo przyjąłem w ciągu 27, w ciągu 7 lat przyjąłem 27 tysięcy ludzi. Od 10 do 30. Szpitale, pogrzeby. W nocy dzwonili, że go zamknęli. Ja mówię, co zrobiłeś? O, nic takiego, panie Jarku. Panie mecenasie, nic nie zrobiłem. Ja mówię, co? No zjadłem 3 gramy kokainy. Wypiłem niedźwiadkę i walnąłem w samochód gardy. Ja mówię, to ma nic. Dzwonili w nocy, trzeba było. I wszystkie karne sprawy przekazywałem. Mówiłem mu, co mu grozi. Przekazywałem młodemu adwokatowi z urzędu. Jeszcze im załatwiałem, że nie płacili nic. I on był jednym z bogatszych adwokatów. Wszyscy adwokaci mówili: o, ten pan Potocki to jest taka hiena, co wygrywa z nami. To byli karniści, przegrywali ze mną. Oni brali 5 tysięcy od pracodawcy, przegrywali ze mną. Ja wygrywałem, dostawałem 200, 300, 500 euro. W międzyczasie pół roku pisałem te listy, nachodzili mnie Polacy. Trzeba było korespondować z tymi adwokatami, z tymi oskarżonymi. Słuchaj, tym kłamstw. No, załatwiłem kilkadziesiąt też odszkodowań ludziom, którzy zostali ranni na budowie połamanej nogi i ręce, bo miałem adwokata i miałem, zaprzyjaźniłem się z nim, on kongresmenem jest tutaj i on mi pomógł, bo w pewnym momencie to wszystko tak na mnie siadło, że mój kolega, który jako psycholog pracuje w domu wariatów w Polsce, powiedział, Gadowski słynny teraz dziennikarz, mówi: Tak. Jarek, ty przyjąłeś 27 tysięcy ludzi w 7 lat? Ja mówię, tak około. To ja, zawodowy terapeuta po psychologii, z doktoratem, przyjmowałem 10 osób, musiałem mieć terapię. Twoich Tak. problemy, na ciebie poszły ta energia, ta ich roszczeniowość, ta ich nieumiejętność życia w systemie. Byli tacy, co byli bardzo grzeczni i mili, nawet płakali i przynosili butelkę whisky, a to wyjątki. Przekonałem się, jaka jest ta diaspora.
tu w korku i zacząłem mieć uraz na temat Polaków, jak przestałem pracować. Bo przychodzili, ja byłem zdumiony, jak ktoś do mnie do biura przychodził, mówił dzień dobry, a nie skopa drzwi czy coś. Załatwić, załatwić, płaczą panie kierowniku, a jak się zbliżało już do końca sprawy, dopiero jak żona przyjechała, wyregulowała, mówi, ty tysiące ludzi przyjmujesz za darmo, udzielasz jej rad po 2 godziny dziennie, a kolejka stoi i czeka. Bierz za porady prawne. Poznałem system. Zacząłem jeździć po całej Irlandii po tych sądach pracy. Nawet do sądu do Dublina, do tego z High Court i innych. Chciałem adwokata, kolegę karnistę sprowadzić tutaj, żeby mi pomógł, ale w międzyczasie się działy rzeczy niedobre z moim organizmem. Ja wiedziałem, że to jest rak, ale lekarz mi mówił, że to są urazy, przez co, że byłem kaskaderem, bo miałem pęknięty kręgosłup, paliłem się i miałem złamane szyjne kręgi, nogę w 4 miejscach, więc mu uwierzyłem, bo jestem z natury człowiekiem dobrym i naiwnym. Się okazało, że trzymał mnie 2,5 roku w czwartym stadium białaczki, wszędzie. Poza mózgiem i płucami. Chciałem pojechać do ojczyzny. Ojczyzna mi nawet opieki paliatywnej nie chciała dać, ani hospicjum, bo powiedzieli, że nie mam składek ZUS-u w ciągu ostatnich 10 lat. No tak. A Ukraińcom się daje wszystko i innym, więc jestem obrażony na moją ojczyznę, że tak się traktuje cudzoziemców, daje im się wszystko, a nam, obywatelom, musimy wyjeżdżać. No poza tym wyjechałem, no bo niby dobrze zarabiałem na tłumaczeniach, na tych prowadzeniach tych wycieczek, na różnych tam historiach, konsultacjach, ale nic się nie działo w części artystycznej mojego życia. Jeden film tylko, jak byłem w Polsce, jeden film dokumentalny, jeden film fabularny amerykański, bo wszystkie wytwórnie padały w latach 90. Nie robiono już tych filmów, w których ja chciałem pracować. Ja mówię, ja wyjeżdżam, bo ja muszę gdzieś zarobić na ZUS albo na starość, prawda? No i się okazało, że połączyłem tą emeryturę amerykańską z tutaj. Tu mi dano wszystko. Bur ten kongresmen Irlandczyk, dostałem medal od państwa Irlandii za zasługi społeczne z taką harfą, a Polacy to opowiadali o mnie cuda, różne takie. A teraz do mnie dzwonią, ja zmieniłem telefon 10 lat temu, jak przestałem pracować. Bo oni, panie Jarku, myśmy pana nie doceniali, bo jak chodzimy tam do Ruskiej, to ona 100 euro albo 200 na stół i nie pyta się, czy sprawa załatwiona, czy nie. A ja tak rozprzestrzeniłem, że robiłem wszystko. Nie było sprawy nie do załatwienia. Ponieważ, proszę państwa, muszę powiedzieć, że arystokracja i ziemianie, ja zostałem tak wychowany przez ojca i rodzinę, że zadanie trzeba wykonać. Stąd miałem 97% skuteczności. No, solidność. Ale w takim razie ja jeszcze się zapytam, skoro tu już rozmawiamy, czy wspominał Pan dużo o swoich doświadczeniach, o pracy tutaj z Polakami, ale też w tym irlandzkim systemie. Za co Pan generalnie Irlandię lubi? No bo tu faktycznie Proszę dużo Polaków Pani, się jakby. lubię I czy Irlandię. jest Proszę Pani, jakaś powiem Pani. Za wszystko. kompatybilność między Polakami a Irlandczykami? Czy pan Proszę tu Pani, widzi lubię jakieś Irlandię za podobieństwa wszystko, i różnice? ponieważ poznając szpitale, sądy, więzienia, system No socjalny, właśnie. Irlandia, nikt tutaj głodny nie chodzi. Są na ulicach ludzie, na ogół też Polacy, to są alkoholicy albo narkomani. Każdy coś dostaje od państwa. A gdy tylko ma numer, proszę pani, podatkowy, tego PPS. leczą. Jednego Polaka nie chcieli leczyć, bo nie miał, proszę pani, jako mechanik samochodowy zmiażdżono mu palec. I jak poszedł do szpitala, oni do mnie dzwonią, jak pan załatwi jemu szpital. Ja mówię, czemu mu nie chcą? Jak ktoś ma numer podatkowy w Irlandii, go leczą i za darmo. Nie miał nawet 5 lat, był pracował jako mechanik samochodowy, a nie miał, proszę pani, tego urzędu Nie miał podatkowego. PPS-u, no coś podobnego. Co mi się nie podoba w Irlandii? Proszę pani, no deszcz. Ja lubię, ci ludzie są uśmiechnięci. Wszyscy do mnie mówią halo. Oczywiście na moim osiedlu zdarzają się małolaci, którzy jak zobaczyli, że jestem chory, ledwo chodzę, bo miałem czwarty stopień białaczki, wychodziłem z pieskiem, który mi życie uratował, border collie, to do mnie kamieniami rzucali, krzyczeli. Ale mimo choroby, jak dorwałem tego całego przywódcę, jego tam powaliłem na ziemię, bo mi groził kamieniem, a drugi mi groził nożem. I jeszcze powiedziałem, że jestem Amerykaninem, nie Polakiem. To oni tam sobie usnuli legendę, że ja pewnie jestem jakiś special forces, bo ich powaliłem na ziemię, będąc ciężko chory, umierający. Od tej pory mam spokój na osiedlu. Ale to jest wszędzie. Nie mogę złego powiedzieć słowa jednego
na Irlandię. Oczywiście wiem, że jest to dużo oszustów, oni są wycwanieni, ich jest 42 miliony na świecie. Przyjeżdżali tutaj, no przecież co taki Polak? Oni 30 lat temu to byli tak jak my. Garniturek, walizeczka drewniana i do Anglii na budowę i później pady wagon, bo pijani leżeli. Nie, teraz to są turystyczne. Nie mogę nic złego im powiedzieć. Muszę powiedzieć, że wielu Polakom załatwiłem rzeczy, nie mając papierów w porządku. Szedłem na litość, przeważnie do pań socjalnych. Mówię, proszę pani, niech pani popatrzy. To jest człowiek chory, on nie zna języka, nie ma pracy. Po co on wrócił do tej Polski? No brakuje, mówię mu, tej jednej składki. Nikt mu nic nie chciał załatwić, bo nie płacił kasy. A ja wiesz, że ja za darmo, nie? Ja mówię po prostu, proszę mu to dać. No i tak mi nieraz załatwiałem takie rzeczy, które normalnie przy systemie biurokratycznym No w nie Polsce to jest nie do były pomyślenia. możliwe. Ale proszę sobie wyobrazić, że ja w Polsce nie byłem nigdy w urzędzie podatkowym, nie byłem nigdy w sądzie, poza tym jak mnie aresztowali za komunę i posadzili. Podatki? Ja wszystko mówiłem do żony. Nie wchodzę do żadnego urzędu w Polsce. Nie idę do sądu, nie idę do podatków. A tu zobaczyłem, jaka jest łatwość tego, że ja, dyletant, obliczałem podatki ludziom, byłem tłumaczem sądowym, poznałem system, poznałem policjantów, sędziów, proszę pani, tych, jak się nazywa, kongresmenów. I byli przyjaźni do mnie. I byli, proszę pani, i system poznałem, jest łatwy. Czułem się jak ryba w wodzie, stąd mogłem załatwiać rzeczy, które bym nie dotknął w żadnym innym kraju, nawet w Ameryce. No samo to proszę sobie wyobrazić, że jak otworzyłem firmę, to płaciłem ZUS na siebie i na żonę 250 euro rocznie, a teraz jest 500 rocznie. A polscy ludzie płacą tyle na miesiąc. Prawda? Oczywiście każdy oszukuje na podatkach, bo ludziom wpisywałem 21%, bo później progresja była 44%, ale każdy to robi. I wrzucają się wszystko w koszta. Nikt mnie nigdy nie sprawdził, rzekomo jako ten prowadzący te podatki tym ludziom, miałem trzymać 6 lat papiery. Trzymałem. I No załatwiałem tak. wszystko. Nie było sprawy nie do załatwienia. Proszę pani, mało tego, byłem tłumaczem na ekstradycjach kryminalistów. I proszę pani, oni jechali do Polski, odsiedzieli wyrok, wracali tu, dostawali socjal albo rentę. Każdy, kto Kurde. wychodzi z więzienia, dostaje, proszę pani, dostaje socjal. A w Polsce, jak ja za komuny byłem, dostałem na pociągi 240 zł, jak za dezercję byłem skazany. Wychodzi z więzienia facet, musi coś ukraść, bo niego do pracy nikt nie przyjdzie, nie przyjmie z wyrokiem. Także to jest, ja uważam, z mojego doświadczenia, byłem w 81 krajach świata, proszę pani, mieszkałem w 11, na wszystkich kontynentach. Jest to najbardziej sprawiedliwy kraj w Europie, a Polska jest najbardziej niesprawiedliwym. Ponieważ różnica jest taka, że Polacy, jako szarzy ludzie, nie mają do powiedzenia nic. Państwo ich sekuje, ograbia, okłamuje i politycy, a liczy się tylko z gangsterami silnymi. A tutaj szary człowiek może do ich praw swoich dojść. No To to by mi. brzmi dla nas tak niespecjalnie sympatycznie, ale trzeba docenić Ale niestety, proszę miejsce, w pani. którym się człowiek dobrze czuje, prawda? Tak, proszę pani, w 2013 roku pojechałem do Polski, zapytałem się siostry, dowiecie, co dostanę. Nic. Jak się nie ma składek w Polsce w ostatnich 10 latach, nie dostanie się nic. A żona 5, że chorowała, też chciała rentę 600 zł po 25 latach w Akademii Nauk Magister Biologii. Nie chcieli dać 600 zł renty, jak tu była chora. Odwołanie. Bo nie w ostatnich 10 latach nie pracowała w Polsce, w 5 się nie leczyła. Mnie też. Ja nawet się nie starałem, ja chciałem tylko hospicjum, chciałem umrzeć w Polsce, w ojczyźnie. To mi powiedzieli, Ale żebym. wyszło w sumie na dobrze, prawda? Bo wyszedł Tak, pan z tej choroby sprzedał i. mieszkanie i wtedy będę miał na leczenie w jakiejś umieralni w Polsce, proszę pani. Skandal. Widzę, że pana wyleczyli i wszystko, że tak powiem, obróciło się ku dobremu, więc Tak, jest pan żyję też zadowolony ze tam, służby zdrowia tutaj, rozumiem. wyleczono mnie. Wyleczono, no nie, ja się dziwiłem, że Ukrainiec siedział obok mnie i mówię, co tobie będą zrobić, ty jesteś Ukraińcem. Przecież w latach 90. Ukrainiec pracował na budowie, jakby zachorował, spał na budowie, miał worek ziemniaków, worek, proszę pani,
cebuli i jakby zachorował, bo złamał nogę, jeść do domu. A tu mu przeszczepiono szpik, dano mu wszystko, bo pracował, bo płacił składki. No i proszę pani, to jest państwo. Ja mam emeryturę od nich, kartę zdrowia, bilet na autobus, bilet na pociąg. Proszę pani, nawet w czasie pandemii, jak dzwonię coś do lekarki, na drugi dzień mi przyjmuje. Poza tym jednym idiotą co 2,5 roku mnie, proszę pani, nie z diagnozą nie posłał. Ja się czuję tutaj jak człowiek, a w Polsce jestem odrzutem. Ludzi po 60 w Polsce się nie leczy. Tak, jest Za ciężko. pieniądze. Trzeba mieć kupę pieniędzy. Ilu Tak, moich trzeba. znajomych, co było w Krakowie na raka, proszę pani, byli źle leczeni, a chodzili do profesorów jakichś wybitnych, do ludzi znanych. I co się okazywało później, że to jest rozsiany rak, a oni myśleli, że kręgosłupy, bo tak im tłumaczyli ci, co brali od nich porsę. Czy to był profesor, czy to był docent, czy to był doktor, czy to był w ośrodku. I później, jak już przyjeżdżali do szpitala, to im mówiono, no, do żony albo tam do rodziny. Jak to w takim stanie mi państwo przewozicie pacjenta? Wszystko za późno. Także polski system, służba zdrowia, szkolnictwo, to wszystko jest kompletny chaos i niczego ludzi nie uczy. Ewidentnie teraz dobrze się nie dzieje, ale wracając może do takich bardziej, powiedzmy, pozytywnych tematów, bardzo bym chciała się dowiedzieć coś więcej, bo Pan mówi dużo o sobie, ale wspomniał Pan, że miał Pan siostrę. Rozumiem, że czy ja dobrze kojarzę, że siostra wciąż jeszcze żyje, czy zmarła parę lat Żyje, temu? żyje. Żyje Jedna jeszcze, tak, zmarła, dobrze. żyje. Dobrze, to super. To w takim razie chciałam się dowiedzieć, no, coś więcej właśnie o pana rodzinie, bo pan sam nie ma dzieci, ale czy jest kontynuacja pańskiej linii Nie rodu chciałem właśnie mieć od dzieci za strony komuny. siostry? Powiem pani szczerze. Za komuny nie chciałem mieć rzeczy, bo moje narzeczone chciały, żebym poszedł na etat do pracy. Chciałem je pieprzyć do bloku, żebym na raty wziął mojego Fiata i żył w komunizmie. A ja chciałem wyjechać. W związku z tym niestety czy cztery kobiety, które miałem, to miały skrobanki. To samo w Stanach. Nie miałem odpowiedniej kandydatki na żonę. Powiedziałbym. Chciały z mnie zrobić ze mnie drobną mieszczanina, a ja jestem wolnym duchem. No Gdzie ja tak. bym dzisiaj wylądował? Pamiętam, jak mi ludzie w Polsce mówili, to ja biorę posadę, skończyłem prawo, pójdę do SB, pójdę do milicji. Tak już takie skrajne przypadki. Mówią, tam dostanę mundurowe, tam dostanę 3 pensje i później z takich niby to nieszkodliwych ludzi porobili się kaci. Albo mówili, że będą mieli emeryturę, albo gdzieś pracowali w hucie, czy w kopalni jako inżynierowie, nadzór, technicy. Dawno nie żyją. Ci, co żyją, to wcale nie mają takich emerytur, jakie mieli mieć, bo tak, komuna im okradła połowę, połowę im ukradł Tusk i OFE, a drugą połowę Morawiecki. A Tak. resztę zjadła inflację, więc o Tak. czym mówić? Przecież ja znam ludzi, którzy przepracowali 442, 45 lat i mają 1200, 1500 emerytury. No właśnie, czyli pan nie ma dzieci, ale siostra, rozumiem, że założyła rodzinę. Są Tak, siostra jacyś potomkowie Dostajczuk. dalej. Tak? I mieszkają w Polsce, rozumiem. Tak. Ja właściwie. A to zresztą. Nieważne. Mam, ale spoza małżeńskiego związku syna, który jest w Nowym Jorku. No to Nosi super, to w takim nazwisko, jest razie odkręcony. ród Potockich dalej i pańska linia się dalej Tak, będzie on nie rozwijała, przyjedzie do rozumiem. Polski, bo zainwestował w Polsce, jest bogatym człowiekiem i okradli go od razu w latach 90., tak jak i mnie. To był naiwny patriota. Ja przyjechałem do Polski, zarabiałem tu 100 razy mniej. Od razu z tego pierwszego miliona, co przyjąłem ze Stanów, to mnie okradli, a ja taki głupi, naiwny, myślałem, że jak podbiłem Amerykę, skończyłem tam studia, nauczyłem się języka, poznałem wybitnych ludzi, podróżowałem, czułem się pewny. Przyjechałem do Polski, ja wysportowany, mieszkam na Hawajach, pod koszulką Palmy, a moi koledzy, brzuchy, beczka piwa, białe skarpetki, sandałki, palą sporty, wystraszeni. Pojęcia nie mieli ekonomii, o biznesie, wierzyli, że Polska jest wolna. A ja wiedziałem, że uważali tych zdrajców z Okrągłego Stołu za patriotów Michnika i ja odwiedziałem od razu, że jest sprzedana. Że wcale nie Balcerowicz, tylko Szast ten plan zrobił. Tylko ta świadomość społeczna, proszę pani, którą ja miałem, przyjeżdżając na stałe do Polski w 1992 roku, Polacy zdobyli niedawno. I dalej są No właśnie, zaczadzeni, tak.
Dalej są zaczadzeni, albo jak człowiek coś napisze krytycznie o jednej partii PO, to zaraz panią przypisują do PiSu. Jak pan napisze coś o PO, przypisują pani do tej drugiej. Tak, Nawet za taka komuny. dychotomia jak w Za Stanach. komuny Albo trzeba czytaliśmy książki, republikanem, były albo pisma demokratą. literackie, były książki, czytaliśmy, rozmawialiśmy parlamentarnie. Teraz pani Tak. powie jedno zdanie, od razu padają wyzwiska w Tak, to internecie. prawda. Więc To ja nie prawda. zajmuję się już prawie, że polityką w internecie, bo się nie da ludziom przetłumaczyć. Są tak Nie, nie, nie. indoktrynowani. No młodzi wybrali Tuska, no przecież im obiecał akademiki za złotówkę. A nie tylko młodzi, nie tylko młodzi, No nie i tylko. wszystko, nie tylko młodzi. No i co? Przecież już był 8 lat temu. Jednego No słowa nie dotrzymał. był. Jest to agent niemieckiego wywiadu i to jest Oczywiście. sprawdzone. No a Oczywiście, to tak. samo PiS. Oni wierzą, że PiS to są prawicowcy, to są No lewicowcy. właśnie. No oczywiście. I tak ludzie się tłumaczą ciągle o tej polityce. Polska jest przez to męcząca, bo ludzie są skłóceni. Ja jak przyjeżdżam, Tak, to tak. zaraz mnie się dawniej pytano, jak przyjeżdżałem co roku, bo od 7 lat jestem na emeryturze, więc przyjeżdżam na całe lato do Polski. Zaraz, jakie moje poglądy? Ja mówię, dajcie mi spokój. Ja się cieszę, że żyję po 12 latach białaczki, czwarte stadium, cukrzyca, jestem zdrowy, czytam książki, jeżdżę po świecie, chodzę z moim psem. Kocham moich przyjaciół, napić się z nimi wina, pośmiać się, ale dajcie mi spokój z polityką. Ja jestem działaczem społecznym. Nie biorę udziału w polityce, więc po co mam memłać o tym? To mi się zaraz No cisną tak. na usta, przepraszam, słowa nieparlamentarne. Co myślę o politykach? To są obrażenie, bo ja mówię zawsze, jakie pańskie poglądy? Tak jak już ktoś wyciąga, a jestem po dwóch kieliszkach winach, to mówię, moje poglądy polityczne są takie. Wszystkich polityków w Polsce do wora i do jeziora. Taka prawda. Trochę tak jak Cejrowski, tak? Wszyscy won. Dobrze, a w takim razie ja chciałam się zapytać o taką rzecz, bo to mnie ciekawi bardzo. Czy spotkał pan tutaj właśnie potomków polskiego ziemiaństwa w Irlandii, Nikogo. czy arystokracji, czy może również właśnie w Stanach? Nikogo. Gdzie ich jest generalnie najwięcej? Proszę pani, w Stanach I poznałem dużo. czy dużo jest takich obieży światów jak pan hrabia, wśród właśnie tej grupy? Proszę Czy to pani, pan się wybija jest, tylko tutaj? oni są bogaci. No, polega problem na tym, że kiedyś ja byłem najbogatszym w rodzinie i pomagałem. Ja straciłem majątek przez to, że wróciłem do Polski, bo tu się nie zarabiało, okradziono mnie, a później 12 lat, 13 lat choroby wykończyło mnie, nie? Finansowo. Nie byłem w stanie zarabiać, ledwo co chodziłem, ledwo co żyłem. Nie cieszyłem się, że w ogóle żyję w bólach. Proszę pani, jest oczywiście podróżą moje przyjaciele. Ja mam przyjaciół z mojej rodziny, proszę pani, mój przyjaciel mieszkał, mój kuzyn w San Francisco, tak jak ja, ale jak odzyskał pałac na rynku, to jest. Drugi mój kuzyn mieszkał po wojnie, ojciec był w wojsku w drugim korpusie, wyjechał do Afryki. Ale jak Polska Nowa powstała, odzyskał pałac swój. Także jest drugi. Jest kilka osób. Jest kilka. Kilka się dorobiło. Mój kuzyn przyjechał z Belgii, ale on wyjechał w 1956 roku. Ponieważ właśnie w Warszawie działał, to tam zrobił duże pieniądze, bo był potrzebny w 90-tych latach. Znał języki, miał koneksje do króla Belgii, mieszkał w Afryce, w kompaniach naftowych. To on zarobił dużo pieniędzy na zachodzie i przyjechał do Poznańskiej, kupił pałac swojej rodziny i urządził tam znakomity ośrodek, taki kongresowy. To kilku jest. Pan Chłopowski, który mieszkał w Szwecji, ale to są ludzie, którzy mieszkali na Zachodzie i mają tyle finansów, że mogą stare swoje pałace dla sportu wyremontować, trzymać tam konie, zwierzęta, książki, jakieś pamiątki. Ale ci starsi ziemianie, arystokraci, to oni jakbyśmy przyjechali, ja przyjechałem z ojcem do Polski, zapytaliśmy się do środowiska takich ziemian i arystokracji. Oni biedni byli, wymęczeni przez Stalina, przez komunę. Niestety była szansa odzyskać coś między 89 i 92. Nam miano oddać coś, ale upadł rząd Suchockiej. Brakło jednego. Stryj się tu starał, który był głównym inżynierem, geologiem, doktoratem, dwoma doktoratami. Tym miał koneksję i tam brakło mu jednego podpisu. Odzyskałby naszą miejscowość, ale brakło jednego podpisu. Rząd Suchockiej upadł. I nie przeprowadzono reprywatyzacji w jedynym kraju, prawda, wschodniej Europy. Tusk był przeciwny właśnie też. I Kongres Liberalny, i Kwaśniewski później. I nic nikomu nie oddadzą.
Jakby mi oddali wtedy, jak miałem 1 000 000 dolarów, to ja bym, proszę pani, z mojego uzdrowiska, z moich włości urządził wzorowe miejsce. Tak jak robił mój dziadek, ojciec i pradziadek, bo jak oni tam przyjechali na Mówi pan Podkarpacie. o Rymanowie, prawda? Tak, Olemanowie, ale to była resztkówka, bo przecież mój pradziadek miał olbrzymi latyfundia na Ukrainie. Cały powiat, ale jako, że był powstańcem styczniowym, to mu wszystko zabrano, a do tego się nie ukorzył przed carem. Spędził 6 lat na Syberii. Później spędził 3 lata w Kamieńcu, w twierdzy, którą w czasie potopu nie dowodził Włodyjowski, tylko mój przodek. Był komendantem. Sienkiewicz przesadza i kłamie. I po prostu wyjechał do Drezna i dostał wiano, bo się ożenił z Działyńską. Dzięki temu był już na pozycji ziemianina. No miał włości z niczego, z uzdrowisku zrobili w 3 pokolenia, które świetnie funkcjonowało, bo tam były wody, ropa, wille i tak dalej, i tak dalej. No ale raz się spaliło w 26, później spalili, później Niemcy, no i komuna wyniszczyła to, a teraz Unia dała pieniądze, odnowila, nie chcą nam nic oddać, bo wszystko należy do każdego do innego ministerstwa. Wodę do kogo innego, ropa do kogo innego, wille do kogo innego, silne lobby myśliwskie siedzi w pałacu. Ja nigdy nie byłem w pałacu swoim, dworze. Wow. To tak nawet tam nie jadę, bo po co? Być No, rozgoryczone? denerwować się. Mimo, że zabrano nam z naruszenia prawem PRL-u, bo to było uzdrowisko i one nie podlegało parcelacji. Ale moi sąsiedzi, mimo to żałuscy, w Iwoniczu odzyskali. Ale to było 14 lat procesów. A Wow. PiS teraz zrobił tak, że zrobił opcję zerową. Ludzie mają procesy 20 do 30 lat Tak. i zrobili opcję zerową. Ale proszę pani, ja nie mówię tylko o ziemianach. Przecież roszczeń ludzie miało 100 tysięcy. To byli ludzie, którzy mieli młyny, Kamienice, no tak, fabryczki, oczywiście. warsztaty, domy, tak zwani kułacy. Wszyscy stracili. Komuna nie chce nic oddać. Państwo polskie jest paserem i złodziejem, bo sprzedaje nie swoją własność innym. Absolutnie. A to, co PiS zrobił, że każdy może kupić dwór czy pałac nasz i zlikwidowano to roszczenie, ludzie mają przeciwko państwu, mieli sprawy, wydawali grosze, pieniędzy mnóstwo na adwokatów i sprawy trwały 20-30 lat. Niech, nie, ja zapomnę, Polska jest bardzo niesprawiedliwym krajem. Nie o to chodzi, że ja tam majątku nie dostałem. Ale że mnie, leczyć mnie nie chciano, trzymano mnie w kryminale za komunę, to teraz mi kolega mówi z IPN-u, szef IPN-u, żebym zgłosił i dostanę rentę jako kombatant 2600. Ja mówię, pocałuj mnie tą część ciała, ja za działalność swoją patriotyczną nie będę brał pieniędzy. Tym bardziej, że państwo ukradło mnie na 700 milionów, to dlaczego ja bym teraz miał prosić czekać 2 lata, bo proces taki trwa, że trzeba być 2 lata prześladowany. Ja byłem od dziecka. 2 lata prześladowany, 2 lata trwa proces w IPN-ie i dopiero jest sąd. Albo uznają, albo nie. I tak bym A pewnie nie tutaj dostał. jest ktoś z tego właśnie ziemiaństwa czy arystokracji? Czy ktoś gdzieś tutaj się pojawił w Irlandii, czy raczej to Stany albo Nie na znam, nie kontynencie? znam. Ja znam we Francji, moja część rodziny mieszka we Francji. Ci powojenni już, ci przedwojenni już nie żyją. Ja z tymi młodymi się nie Dobrze. zadaję, bo ci przedwojenni to dla mnie byli bohaterowie spod Monte Cassino, od Maczka, z AK, z pełną kulturą, wykształceni, nie jakieś fitrusy, nie, ludzie z klasą i patriotyzmem. Oni już wymarli. Ja mam Tak, młodzi 75 pewnie. lat, to mi może gówniarz zaimponować, jak ja miałem taki bogaty życiowy z jakichś 60-70-letni. Zresztą część się tak zachowuje, jakby przed wojną. Jak mamy się dorwali do pieniędzy, to się zachowują jak noworysze. Jakieś polowania, ja nie poluję, nie zabijam zwierząt, to po co ja mam się z nimi spotykać? Jakby ktoś A zapraszał na są polowanie. w ogóle jakieś organizowane zjazdy Ja miałem pańskiej zjazd rodziny rodzinny w Potocki? Kurniku. Bo myśmy Kurniku, mieli tak? zjazd rodzinny, potomkowie Anny Działyńskiej w Kurniku, Akademia Nauk nas zaprosiła, były referaty, ale to był 91 rok, ja przyjechałem z Ameryki i są co 10 lat Co zjazdy 10 lat. rodzinne. Ale ja już nie jeszcze, od kiedy moi wujowie, stryjowie, to pokolenie ojca mojego, Rozumiem. przedwojenne, co walczyło, wykształcone było przed wojną, przynajmniej częściowo, co byli patriotyczni, co działali w tym, to ci młodzi mnie nie interesują. Nie imponuje, że jakiś mój kuzyn przyjedzie Ferrari na zjazd albo w jakimś fraku. Ja też miałem kiedyś pieniądze. Wcale mnie to nie interesuje. Jak miałem duże pieniądze, to miałem konie pod wież, auto miałem normalne, jakieś Volvo i jakieś starego Triumfa takiego sportowego. Volvo, tak. Ja też lubię Volvo. Też mamy Volvo, bardzo dobry samochód. To w takim razie zapytam się o arystokrację, skąd inąd.
Zagraniczną, bo pewnie taką pan też spotkał. Czy zna pan kogoś tutaj na przykład, albo z brytyjskiej arystokracji, bo oni Nie, też tak trochę ja znam kursują? Lorda Hamiltona szkockiego, bo moja przyjaciółka była jego żoną, a zmarł niedawno. To jego znam, Lord Hamilton, to z tej znanej rodziny angielskiej. W Szkocji znałem Lorda również, to jest szefem klanu jednocześnie. I jego znałem, on mi pomógł, on mi załatwił pracę tłumacza w parlamencie. I chciał załatwić mi te 50 euro, 50 funtów na godzinę, a nie 10, co mi agencja. Jakoś powoli to robił i wszystko było opanowane przez agencję, gdy wyjechałem ze Szkocji. Ale ja mam krew szkocką też, bo Izabela Czartoryska Fleming była w połowie szkocką z klanu nawiążącego, także też mam szkocką krew. Ta założycielka Nowych Puław i Nowych Aten, tak, pierwszego To muzeum. umknęło, że ona miała szkocką krew. Tak, w połowie. Izabela Fleming była szkocką w połowie, Angielką i Właśnie po szkocką. matce, tak? No to Tak, tak. rozumiem. No tak, że też mam tą krew. Zresztą ten. I proszę sobie wyobrazić, że ten lord mnie przyjmował i on mi kupił swój ten kelt i to wszystko. Całe ubranie mi kupił za 600 funtów. I zaprosił mnie na takie party otwarcie. Oczywiście było tam, wypiliśmy dużo whisky. A wie pani, że oni chodzą bez majtek, nie? Aż się tym tak nie interesowałam, ale wierzę panu na słowo. Ale proszę wierzyć, że specjalnie to jest na takiej uroczystości inicjacji. Dadzą pani dużo whisky, a później prowadzają na antresolę. I stoją dziewczyny i kobiety się śmieją i oglądają klejnoty rodzinne. Taka jest tradycja szkocka. Ciekawe, Także mam ten ciekawe. strój, miałem ten strój i byłem zaprzyjaźniony z lordem. Moja przyjaciółka jest lordówna z Krakowa. Całe życie się przyjaźniliśmy. Ma dwie córki, jedna w Walii mieszka, ale lord umarł. Lubił A mnie. tutaj ta irlandzka taka rodzima arystokracja. Nie znam nikogo. Ja Nie. znałem tylko biednych Polaków. Znałem każdego policjanta, każdego lekarza, każdego sędziego, prokuratora, patomorfologa. Są pracowników socjalnych. Nie znałem. Arystokrację znam w Krakowie kilka osób, z którymi się przyjaźnię, a resztę tych przedwojennych to poznałem w Austrii, we Francji, w Ameryce. Ale oni już odeszli. Bo No. to, wie pani, ktoś to dorosłość miał, tak jak mój ojciec, 19 rocznik, 39 młody chłopak, student. No tak. To oni odeszli parę lat temu, nie? Mimo, że długie życie niektórzy mieli. No dobrze. A wspominał pan, że właściwie mieszkał pan, czy przejechał pan przynajmniej przez wszystkie kontynenty. Tam Mnie takie ziemie szczególnie były. interesuje Afryka, bo jakoś specjalnie nie słyszałam w pańskich wywiadach o tym, być może coś mi umknęło. Czy tam pan gdzieś, powiedzmy, przebywał dłużej? Nie, Jakie są pana Afrykę znam marzenia? najmniej. W Rozumiem. Afryce byłem późno, już będąc w Irlandii, byłem żoną w Maroku 2 tygodnie, w Egipcie 2 tygodnie, a wcześniej jeszcze, zaraz po obozie, jak byłem w Ameryce, miałem pieniądze, byłem w południowej Afryce u kuzyna No właśnie. przez miesiąc, a teraz miałem 3 lata temu, jak była pandemia, plany pojechania do Tanzanii i Kenii, bo mam tam kuzyna dalekiego. Aha. Ale nie mogłem, bo jakbym pojechał, to jakbym wrócił, oni nie uznawali pandemii, to wojsko by mnie wsadziło do hotelu, zapłaciłbym za Tak, 2 tygodnie 1800, pamiętam. daliby mi trochę pudingu i hamburgera. Ja bym zwariował. Dlatego też wtedy nie wyjechałam w tym roku, bo nie miałam ochoty na te doświadczenia. Czyli tam daleki kuzyn, gdzie się osiadł na stałe, rozumiem, tak? Tak, ja mam Tamty. kuzyna w Kenii, miałem w południowej Afryce, on teraz mieszka w Krakowie, ma zamek we Francji, który kupiła moja prababka. Montresor, to jest ośrodek polonijny, bo moja prababka kupiła zamek Montresor Branickiemu. Nie Branickiemu, przepraszam. W każdym razie komuś z arystokracji, żeby się ożenił. Ja miał 60 lat, on się ożenił, ale ponieważ nie miał potomków, zamek przeszedł na tą linię drugą Srebrnej Pilawy. Ja jestem złota. No to mój kuzyn jest właścicielem z Rejami Potocki, właścicielem tego zamku. Tam jestem zapraszany. Montresor jest zamek w Turenie. Piękny, średniowieczny zamek. Proszę zobaczyć Montresor. To jest Ja ośrodek sobie polonii. to sprawdzę, bo ja do Francji jeżdżę, czy przez Francję przejeżdżam na wakacje co O roku, tym więc znam. koniecznie tak. Takich bogatych ludzi i ciekawych.
arystokracji, to proszę sobie wyobrazić, że znam kogo tu jeszcze. No to Janio Potocki, to jest właściciel Montrezoru i ma zamek w Krakowie. Pałac pod Baranami to moi krewni Aha, teraz bliscy. powrócił. No i proszę pani, ci inni to pomarli. Ale moja krewna jest córką króla belgijskiego, żoną. Moja O, kuzynka, tak, no to proszę. komorska. Także mamy te koneksje. Jestem krewny króla hiszpańskiego Bourbonów, bo Adam Czartoryski jest żonaty z córką Zofii królowej. Także te koneksje są. Tak. W Ja czasie teraz nie znam. wojny, proszę sobie wyobrazić, szereg osób zostało wypuszczonych z sowieckich obozów i z niemieckich, z mojej rodziny, z innych, bo król wówczas Włoch interweniował. Słano A do ta, niego. tak mówi pan o z niemieckiej niewoli, tak? Czy Z sowieckiej? niemieckiej albo z rosyjskiej. Z obozów, albo z Syberii, albo z Kazachstanu, albo z obozów, nawet Niemczech. Bo hrabia Ciano lubił Polaków. Był ministrem, prawda, przed wojną. Jak się ten król nazywał? Leopold chyba. Nie, nie Leopold. I król przed wojną, król Włoch i królowa. To oni interweniowali, pomagali. Tak, bo to była ta sama historia, co z profesorami, prawda? To samo podejrzewam, Uniwersytetów. że przez Franco też interweniowano. Tak. I zna pan może rodzinę, czy w szczególności Zamoyskiego, tego historyka Adama z znam, ale nie Anglii, chcę się Adama? wypowiadać na jego temat. Ponieważ niejako był szefem fundacji Czartoryskich, ale zrobię bardzo nieładną rzecz. Więc nie chcę Nie się będziemy ciągnąć wypowiadać, za bo język. to jest afera Sobańskiego tak zwana. Aha, nie obiło mi się oczy, a oszale ale Proszę sprawdzę. pani, nie mogę tego mówić, bo on mnie zaskarzy. Nie, oczywiście Nie, nie ciągnę afera mi za wygląda język, w tylko ten byłam sposób, że ciekawa, Stan bo. Sobański kilka lat temu odzyskał 165 arystokratom nieruchomości, nie będąc adwokatem, powołując się na konstytucję, że każdy musi mieć swój dom. Odzyskał pieniądze, albo rekompensaty, albo pałace, albo dwory. PiS się wkurzył na to, zaczął wszystkich podsłuchiwać. Sobański siedział rok w więzieniu prawie, bez dostępu do adwokata, do nikogo, i PiS wtedy zrobił te roszczenia zerowe. Wszyscy, co mieli sprawy sądowe z państwem, dwory, pałace, zlikwidowano do opcji zerowej, co jest bandyctwem. Ale zrobiono to przez Adama Zamoyskiego. Proszę pani, dlaczego? Ponieważ już teraz powiem, niech mnie sądzi. Adam Zamoyski, będąc szefem fundacji, dobrze, że nie byłem w Czartoryskich w Krakowie, sprzedał zamek w Gołuchowie państwu. Zamek należał do brata mojej prababki, który dał swojemu synowi w janie ślubnym, i on do fundacji nie należał. On go sprzedał państwu za 20 milionów. Wziął to, a ten zamek należy się Antoniemu Potockiemu, synowi mojego stryja. Ja miałem stryja Aleksandra, który w 6 wojnach brał udział, w 6 kampaniach. On mieszka w Kanadzie, on o tym nie wiedział, a jego żona jest czartoryska. I to było wiano ślubne, nie należało do fundacji, prawda, jak państwu sprzedawał Czartoryski tą damę z łasiczką i to wszystko, to wszyscy protestowali, bo sprzedał za 400 milionów. Sama dama była 4 miliardy warte. To była prywatna własność. Niemniej jednak sprzedał za 4-5% to wszystko. I między innymi sprzedał ten Gołuchów. Ja tam byłem w zeszłym roku. To jest 400-letni zamek z 500 hektarami wspaniałych dębów i innych. No i niestety, ponieważ sprzedał państwu, to mój kuzyn z Kanady, Antoni, nie może się to upomnieć. To jest jego żony. I przez to, że on sfałszował ten testament, sprzedał to państwu, to niestety, mimo że był takim przywódcą duchowym i tym właśnie znany historyk o Chopinie książkę, urodzony w Tak, Nowym tak, tak. Jorku, mieszkający w Anglii, nie był biedny, bo miał tam kamienice, że to zrobił, to dlatego właśnie zaczęto podsłuchiwać całą arystokrację, tych, którzy dostali Wow. te pieniądze kilka lat temu, te 165 osób. Sobański siedział w więzieniu, Adam siedział w areszcie domowym i uciekł do Anglii. Także zachował się
Skandalicznie. Nikt przed wojną, jakby się ktoś tak zachował, nie podano by mu więcej ręki, bo słowo honoru i honor był najważniejszy. Widzi pani, jak przywódca, dlaczego ja nie utrzymuję kontaktu z arystokracją? No Proszę pani. rozumiem, że można się czuć Dlatego, że są rozgoryczonym. oszustami, tylko to są ludzie konserwatywni, gorący katolicy, albo są z PiS-em, albo są z PO, a ja żadnych z tych partii, jestem jedynym arystokratą w Polsce, który z żadną partią nie trzyma. A niestety Czartoryscy i Radziwiłły warszawscy, a ja nie odnoszę Warszawy, trzymają z PiS-em. A na przykład Rejowie z PO. I to jest to złudzenie Polaków. Dla mnie automatycznie, jak ktoś jest członkiem jakiejś partii, czy PO, czy PiS, nawet są tacy, co udają chłopów PSL-u, taka nam takich ziemian kilku, komornicy na No tak. przykład. Proszę pani, to dla mnie jest wykluczony. Ja takiemu człowiekowi ręki nie podam. To w takim razie chciałam się jeszcze zapytać o taką rzecz, bo 18 lat mieszka pan hrabia tutaj w Irlandii. Czy ma pan, rozumiem, Cork pewnie pan bardzo lubi. To jest ładne miasto i generalnie fajna okolica. No, Ma pan mieszkałem jakieś właśnie lepszy. ulubione miejsca tutaj w Irlandii, takie klimatyczne, Proszę pani, ja historyczne? jeżdżę po zamkach. Okej. Jeżdżę nad Jakieś ocean, po polecenie właśnie ruinach, wojny? a jeżdżę po wszystkich zamkach irlandzkich, po wszystkich ruinach. Ja zawsze całe życie mieszkam nad oceanem i żeby jeszcze były góry do tego blisko, to jestem Tak. szczęśliwy. Do Irlandii przyjechałem między innymi na tego tłumacza z Londynu. Proszę pani, bo myślałem, że to jest nad samym morzem i że będzie jakieś średniowieczne miasto, a spalone było w czasie rewolucji. Ja po prostu kocham morze i ocean. Jako żeglarz, jako kapitan jachtowy, No kocham tak, tutaj morze tego pod i dostatkiem. lubię wspinać się i chodzić po górach. Dla mnie, proszę pani, kultura celtycka jest piękną kulturą. Uwielbiam, jako poeta uwielbiam, doceniam ich poetów. Znam tego noblistę ich, znałem, znaczy on nie żyje już, ale go znałem. Lubię ich poezję, lubię tą ich radosną muzykę ludową, taką, wie pani, tą całą kulturę celtycką, te wzornictwo. I zwiedzam, mam podręcznik po Irlandii, jaki jest, jeździmy, tylko jeszcze północno mało znam. Bardzo mnóstwo ciekawych rzeczy tutaj jest, tych ruin, zamków. Zwiedzam te wszystkie, proszę pani, te wszystkie ruinki po Celtach, te miejsca mocy są tu pełne, ich jest tutaj. Tak, to Znaczy, prawda. człowiek czuje zupełnie inną energię. Nawet jak mam czas, no to jadę nawet do Blarney i tam w środku pod zamkiem są te miejsca mocy, siadam tam, piję sobie winko. Także staram się poznawać historię i kulturę. To bardzo lubię. Dzisiaj byłem nad Atlantykiem, spacerowaliśmy kilka godzin z żoną i z psem. No Także. właśnie, a jak pan Fabia znosi te cykliczne, zwłaszcza zimą, sztormy, bo tutaj jak coś potrafi przyjść, Można to tak. trochę nieźle wieje. Niestety to się w głowie przewraca. Bo tak wieje, trzeba uważać, bo gałęzie i tak dalej. Staram Tak. się zamykać wszystkie okna, ogrzać mieszkanie i czytać. Albo oglądać jakieś filmy. Albo coś pisać. No teraz codziennie zmuszam się do pisania. No właśnie, czy jest jakaś nowa pozycja, która by się szykowała spod pańskiego pióra? Będzie powieść w czerwcu i Powieść, tak? opowiadania. Czyli tym razem nie wspomnienia, tylko coś fabularnego. Nie, tak, tylko że w ogóle nie piszę, bo ja pisałem jednym palcem tylko. Później moja koleżanka musiała to poprawiać, zabrało mi to rok, bo byłem po chemiach, po wszystkim. Nie czułem tej pewności, tej biegłości jeszcze. A teraz jej nabyłem i konfidencje przez te wszystkie pochwały, wywiady, bla, bla, bla. W związku z tym, no człowiek po raku nie ma konfidencji. Tak jak ja 12 lat byłem chory, ciężko. Ja przecież myliłem wyrazy. A jeszcze do tego to, że mam ręce przed operacją, pisałem jednym palcem, to ja nie miałem konfidencji, czy jestem w stanie coś napisać. Ja myślałem, że oni tymi chemiami już mi mózg wylasowali kompletnie. Ale okazało się, że nie. Bo jak rozmawiam z przyjaciółmi, z intelektualistami, jak jeżdżę na te panele, okazuje się, że pamięć mam znakomitą mimo wszystko. Czyli nie wszystko mi wypłukali, tylko uważam, że rok mi zabrało po 12 latach tej czwartej stopnia białaczki w czterech miejscach i jeszcze Dojść do rok siebie. cukrzycy ciężkiej. Rok zabrało, żeby organizm i mózg się odbudował w jakimś sensie.
Bo człowiek tak chory, ciężko jak ja byłem umierający, nie ma pewności, co się dzieje. Nie ma pewności, że jutro nie umrze. Śmierci się nie bałem, tego już chodziło o to, że już bóli nie miałem. Ale chodziło o to, że nie ma konfidencji intelektualnej. Że myślałem, że mi zupełnie zabili ten mózg. No. Bałem się, że dostanę raka mózgu, ale go nie miałem. Więc nabyłem tej konfidencji po tej książce i teraz już się lekko pisze. Tylko ja już teraz piszę głosowo, bo ja bardzo dobrze mówię. Głosowo jest łatwiej. Nie muszę mieć Aha, korektora. ciekawe. Nie muszę mieć korektora. Niedługo założę swoją własną YouTube. Będę miał po polsku, po angielsku. O, Będę super. miały znaczne. Jak skończę książkę, pojadę na promocję w Polsce. Kilka miejsc mnie zaproszą. Trochę jej tam sprzedam, bo to mi da na podróże. Czas to wtedy będę od jesieni otworzę własny kanał na YouTubie. Po polsku, po angielsku. A jakaś tematyka konkretna, To będę czy... musiał używać, żeby nie używać słów nieparlamentarnych na naszych braci w wierze, Żydów, LGTB i innych, bo jestem przeciwnikiem, bo mówię prawda, prawda, prawda zginęła już, proszę pani, ponieważ ja jak byłem w Stanach, mieszkałem w San Francisco, to tam powstała poprawność polityczna, jak ja tam byłem. A jak pan się zapatruje na tą właśnie poprawność polityczną, która jednak tu w Irlandii no, zatacza coraz szersze koła, mają pomysły na hate speech bille i tym podobne rzeczy? Kłamstwo, to wszystko kłamstwo. Ja na Facebooku jestem banowany kilkadziesiąt razy w ciągu miesiąca albo na miesiące. Co napiszę prawdę, to nie. Ale już przestałem się denerwować, przestałem. Tak, nie ma sensu. Nie dużo piszę o polityce, tylko na ścianie, bo na innych miejscach od razu mnie banują. Albo mnie atakują ludzie, bo niestety Polacy są niedouczeni historycznie większość. To też Człowiek prawda, tak. napisze coś, co było w roku. Takie głupie pytanie. To chyba był pan ubekiem, bo pan wyjechał w okresie Solidarności. Sprawdź człowieku, że wyjechało 2 miliony ludzi wtedy. Wałęsa wszystkim załatwił paszport, bo się chcieli pozbyć elementu. Ludzi, którym nie odpowiadają ideologicznie, prawda? Bo chcieli przycisnąć śrubę. Co mieli z tymi bezrobotnymi ludźmi zrobić? Ludzie No nie to prawda. rozumieją, nie zbadają czegoś, a piszą, albo od razu piszą, że jestem szczęsny i tak dalej. To ja mu piszę, jeżeli mnie uważasz za zdrajcę, to powiedz, tak pisze, ktoś pisze patriotycznie, wywiesza flagę, jakieś bitwa w tym. Ja mówię, co tak wywieszasz tą flagę? Czy któryś z twoich przodków brał udział, bo moi w tych bitwach brali udział? Zdobyli Moskwę, czego nie udało się Napoleonowi, moi bezpośredni przodkowie, ani Hitlerowi. Pod Wiednem zginęło czterech, jeden dowódca przeżył, husarii. Ja mówię, tak się popisujesz czymś i mówisz do mnie zdrajca? A ilu masz kawalerów virtuti w rodzinie? Bo ja mam 27 po stronie męskiej, a po stronie mamy 16, czyli prawie 1/4, która została wydana. A mówię, ile fundacji twoi przodkowie zbudowali? Bo się to ośmiesza się, marksiści, zaborcy ośmieszali arystokrację i ziemian, tak jak takich ludzi jak my. Mnie to strasznie denerwuje, jak ktoś na Facebooku podaje się za szlachcica i pisze, że szlachta nie pracuje. To on jest idiotą, on nie wie, jak szlachta ciężko pracowała. Przecież to byli ludzie, którzy uprawiali ziemię, były No stosunki tak, agralne, przeciętne patriarchalne. ziemiaństwo, I tak, ludzie oczywiście. byli zależni. Jak byli złymi gospodarzami, to by poszli z torbami. No oczywiście, tak. No. Także Teraz irytuje. a propos tego ziemiaństwa, wydane były dwie książki, chyba trzecia jest w produkcji ojca Grzegorza Brauna, który właśnie Znam napisał o jego ojca. zagładzie ziemiaństwa. Zagłada, później Zagłada 2.0, w Capital Book bodajże wydane. Podejrzewam, że ciekawe, bo tam od strony chyba jego żony właśnie też majątek utracili w Ja go Sandomierskim. poznałem, ojca Brauna, w 80 No roku. właśnie, bo on przecież w Stanach już od dłuższego czasu jest On reżyserem, był prawda? dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu. Tam koleżanka mojej narzeczonej wówczas aktorki dostała się na etat, zaprosiła nas tam. On mnie przyjął na scenografa do teatru, a moją narzeczoną na aktorkę. Myśmy byli znużeni Krakowem i stwierdziliśmy, że Wrocław fajne miasto, będziemy tam w teatrze, ale stwierdziliśmy już, to był 80 rok, jak nas przyjął tam na etat, mnie na scenografa i ją na aktorkę. Bardzo miły, sympatyczny, kulturalny pan. I proszę sobie wyobrazić, że zrezygnowaliśmy. A później ja go poznałem w Stanach. Bo No jak właśnie. jeździłem do Tyszkiewicza hrabiego,
lekarza dziecięcego, który wysyłał całe samoloty leków do polskiej pomocy. Cały Herkules przyjeżdżał raz w miesiącu przez całe kilka lat. To ja tam jeździłem na zjazdy arystokracji. Tam właśnie przyjeżdżali na te zjazdy. Był on. Nawet był tamten od Czarnego Ptaka, jak się nazywał. No, no ten taki Żyd, co. Tak szkalował Polskę strasznie. Tak. Boże, leciało mi teraz nazwisko. Napisał, że jest ofiarą Holokaustu, a grzecznie siedział na wsi z ojcem Tak, komunistą. tak, 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 tak. Wiem, o kim pan mówi, Tak, no, ale leciało mi z tak. nazwiska. Napisała taka dziennikarka o nim tą książkę, bo tak Tak. oszkalował Polaków. Więc ja tam jeździłem na te zjazdy. Poza tym, jak pracowałem jako wolontariusz Polskiej Fundacji Kulturalnej w San Francisco, to ta pani poznała mnie z całą arystokracją polską, która tam po wojnie przyjechała. Mnie pomogła hrabina Tolstoj, która była Rosjanką, ale miała męża przed wojną Lubomirskiego. Także przez nią poznałem całą polską arystokrację i oni mnie zapraszali, bo mieszkali głównie w Kalifornii. Był Głównie Lubomirski, tam, tak? Czartoryski. Pani Tolstoj mnie zapraszała na otwarcia do muzeum, a muzeum było świetne żarcie, zawsze był catering. Także się oglądało za darmo obrazy. Przychodziły takie societe, prawda, wszyscy bogacze, no ale dawali świetnie jeść. Emigrant mógł przyjść najeść kawioru, napić się dobrej rosyjskiej wódki czy szampana francuskiego, bo byłem zaproszony z hrabiny Tolstoj, to mnie celebrowano. No, No, Amerykanki, jak widocznie. słyszały, że, a jeszcze ja miałem, jak się ma, a w Ameryce akcent w angielskim, to w innym kraju może być człowiek lekko sekowany. W Ameryce, jak się A tam się ma ktoś interesuje, a skąd? akcent, to cute. Uważałem, że to jest, to Europejczyk, to lepiej od nas wykształcony. Także Ameryka naprawdę w tym względzie, no, oni nie rozróżniają Europejczyków, tak jak u nas jest, ten jest Ukrainiec, ten Rusek, ten Polak, ten Czech. Dla nich każdy Europejczyk to jest troszkę wyżej niż oni. Bo oni uważają, że jesteśmy lepiej wykształceni i właśnie, że mamy ten akcent nie w angielskim. No jeszcze do niedawna tak było. Nie wiem, co to będzie teraz tą edukacją. Teraz ten Myślę, że teraz schodzi tam na jest psy. komuna, lepiej się nie przyznaje tych wszystkich tytułów. I nie walczyć tak jak ja przedtem z nimi. To Jakie jest skartują. pana ulubione miejsce w Krakowie? Bo jest pan też no, krakowianinem, prawda, Ja od mieszkam 200 metrów młodzieńczych dalej. lat. Ja siedzę na rynku. Jest taka kawiarnia vis-a-vis, ponieważ tam przychodzą krakusy, tam przychodziła piwnica pod baranami. Ja kiedyś robiłem dekorację piwnicy pod baranami. Więc ja tam siedzę, bo mam widok na sukiennicę, mam A widok która to na jest rakusz. kawiarnia? Bo ich jest taki cały wianuszek. Tak. Siedzę na powietrzu, bo siedzę z pieskiem. Ona jest zaraz koło tam, koło policji, koło pałacu baranami moich krewnych. Siedzę sobie tam, bo tam przychodzą wszyscy ludzie. Ja nie mogę, nie muszę do nikogo dzwonić. Bo emigranci to przyjeżdżają, to siadamy po jednej stronie, a krajowcy siedzą po drugiej stronie. Krajowcy na nas zazdrośnie patrzą. My se popijamy, śmiejemy się, wygłupiamy się. Mieliśmy spełnione życie. Oni siedzą, biedni emeryci, przy jednej kawce, ciągle pieprzą o polityce albo o innych plotkach. Takie pierdoły się z nich porobiły ludzi w moim wieku. A ci, co byli za granicą, mają taką energię, przeżyli życie, zwiedzili świat. Niestety, ale jest to prawda, że podróże otwierają jednak horyzonty. Tak, to jest prawda, to jest Podróże absolutnie prawda. otwierają horyzonty, łażenie gdzieś po różnych miasteczkach, galeriach, miejscach, poznawanie języków. Bo niektórzy nasi moi koledzy, ci krakowscy, nawet profesorowie, muszę powiedzieć, to jednak mają klapki na oczy, są tak jednak tunelowo nastawieni, bo specjalnie nie znają Europy, świata, No języków. tak. To się To zmienia. znaczy, Bo w 90. latach przyjechałem, było tragicznie. no teraz dużo młodych ludzi wyjechało, prawda? Więc ten taki jakby I dobrze, że ruch wyjeżdżają, bo między Polską a za granicą jest duży, jak tylko oni że. kiedyś wrócą, to oni będą domagać się swoich praw, jakich nabyli w tych krajach, które są osiedleni. Ich nie będzie tak można czarować, jak czarują Polaków Tusk i Kaczyński i inne partie. Ci Polacy już są świadomi swoich praw. Wiedzą, pracowali na Zachodzie. Przynajmniej większość, ja nie mówię o tych korku, też się obyli trochę. Bo ci w korku, to ja byłem przerażony. To wszystko małe miasteczka, wioski. Nic nie mam do chłopów. Ale naprawdę ludzie, no, o niskich horyzontach i wykształceniu. No, budowlańcy, no.
Komóra, skóra i gorzała. Weekend jak był, to gorzała. Cały pili, dało mu, bo zarabiali dobrze tam od 600 do 1000 nawet euro na tydzień. Przyjeżdżali, między sobą się kłócili, bili, wygłupiali. A i tak ich lubiłem, bo ciężko pracowali. Ja się zapytałem Irlandczyka, który w Irze był, ja mu życie uratowałem, mojemu sąsiadowi. To on mówi, co ty myślisz o nas Polakach? A on mówi, wiesz co, nim żeście wy przyjechali, to nam się wydawało, że my umiemy pracować, pić i bić się. Wy jesteście lepsi. Taki komplement się dowiedziałem. No bo w korku sami budowlańce, obok niego budowlańce, obok niego była chałupa, w której mieszkało 30 facetów. Nie tylko Polacy, ja nawet go ochrzaniałem. Mówi, skąd wiesz, że to Polacy? Ja nigdy w życiu czegoś tego nie widziałem. Ja mówię, o co ci chodzi? Przyjdź do mnie w weekend. 30 budowlańców. W lewej ręce trzymają butelkę wódki, a prawą się biją. Łażą po dachach, cuda robią. A mówi, raz przyjechała policja. U nas policja jest bez broni, dwie kobiety. No i co? A mój tata by się te karki spakowali ich do wana i wwieźli do lasu i tam zostawili. No policja przyjechała na interwencję, bo się Polacy tłuką w parku. Znaczy, przepraszam, na ogrodzie i domu, który wynajmują. Właśnie. Czyli generalnie rzecz biorąc, miał pan do czynienia na ogół z ludźmi no, Nie, ciężko ja miałem pracującymi, prawda? skażenie zawodowe, bo proszę sobie wyobrazić, kto do sądu przychodził. Bo ktoś ukradł butelkę wódki, bo się popił, bo gdzieś nasikał, bo gdzieś pożykał, bo coś ukradł, bo przemycał marihuanę, bo przemycał fajki, więc miałem niejako skrzywienie zawodowe. Przychodzili ludzie o niskim poziomie umysłowym i wykształcenia, którzy złamali prawo. Bardzo byli roszczeniowi, niby przestraszeni, ale w sumie no przecież poznałem ludzi, którzy, proszę pani, no bandy jakieś, podwarszawskie bandy z Wołomina. Jedni kradli perfumy, cyganie, co okradali sklepy. Inna grupa była, co okradały domy. Także ja miałem trochę skrzywienie zawodowe, bo przychodzili do mnie ludzie bez języka i tacy, którzy w najprostszych sprawach sobie nie radzili, nie? Dostał pozew, on nie wiedział, co tam było napisane, bo na ławce pił, za przeproszeniem wysikał się tam i kupę zrobił, rozbił butelkę. No. Także obraz był nieciekawy tych ludzi. Jest taka grupa ludzi, która wymiera powoli. Nawet jeszcze nowych rzeczy poza wódką nauczyli się jeszcze narkomani. Więc ja miałem bardzo No, złą opinię o emigrantach. O jakieś 10-15%, które było miło wykształcone, mówili dzień dobry, dziękowali. To ja byłem zdumiony, że tacy są. A inni to taka dużo było takich, co tak jak za komunizmu do mnie mówili, jak do brygadzi. Panie kierowniku, niech mi pan załatwi. Panie kierowniku. No niestety, no różni ludzie byli. Ja nie wiedziałem, że są tacy ludzie 20 lat po upadku komunizmu, że facet przyjeżdża, on nie ma cywili. Bo przyjeżdża do Irlandii, nie ma własnego auta, nie ma narzędzi. Przecież tu każdy rzemieślnik, jak pytali się, co chcesz mi tam jakoś, załat pan pracę. To dzwonię, gdzieś tam ma narzędzia? Nie ma. No to co to za fachowiec? To każdy fachowiec ma auto? Nie ma. To jechał nas, wysyłałem ich autobusem z kartką na szyi. Jedziesz, widzisz kościół, tam wysiadaj. A tu do mnie dzwoni ta firma i mówią, nie ma tego murarza. Ja mówię, koło mu nawaliło. Albo udawałem, jak kobiety, to udawałem kobietę w tym urzędzie pracy. Dzwoniłem gdzieś i ja mówiłem tak, ja sprzątać bardzo dobrze, Basia. Przyjeżdżaj natychmiast, albo jutro. Bo przechodziłem tam, jak wszedłem podatki załatwiać. Błagali, żeby im zadzwonić, no, bo nie umieli. Nie mieli cywili, nie tego. Przecież wysyłałem, szedłem do związków zawodowych i te takie upośledzone tam binne kobiety, to pisały im wszystkie cywile. Ja wymyślałem, przychodzi do mnie 15 Polaków, zbliża się jakieś 4 tygodnie do świąt, piją cały czas, leją się między sobą, nagle święta, oni chcą na święta coś zarobić. No to ja mówię, ale musicie mieć CV. Nie ma nikt. No to lecę do związków zawodowych. 20 osób, wymyślam im CV. Te babki to piszą. Na drugi dzień babka z agencji mówi, wszyscy znają angielski, a my wszyscy. Siadają na interwiu. Ja wskazuję na tego palcem, co jeden z nas 5 zdań. No i jadą do pracy od razu.
Oni nie mogą dojechać na Małą Wyspę, bo oni nie mają, proszę pani, nawet na kolejkę. To lecę znowu do ośrodka dla bezdomnych, do Simona i proszę, żeby im dali na drogę. No i proszę pani, zła praca. 18 lat temu, 12:40, noszenie telewizorów i komputerów do tirów. Sucho, 25 euro nie przekracza. Proszę pani, wysłałem jednego Węgra, jednego Słowaka. Po 6 tygodniach, już po Nowym Roku, żaden Polak się nie zjawił. Jeden Słowak i Węgier. Tamci wszyscy już poszli w tango, bo co 2 tygodnie była wypłata. Jak już święta, Nowy Rok No i znowu właśnie, na no ulicy. No tak, i co dwa spotykałem tygodnie ludzi. wypłata, to Także jest miałem, że miałem wypłata. zboczenie zawodowe. Ale im załatwiałem to w ogóle bez żadnej gratyfikacji. Jeszcze im wódkę postawiłem. Panie, daj pan papierosy. No raz. Stało i tak z 15, tak mi się żal zrobiło. Pytam się, da, dałby pan się co napić. Ja mówię, ilu was jest? 12. Ściepę robimy. 2:40 miało 12 chłopa. Młode byki przed 30. No to ja tak. Kupiłem 5 paczek papierosów. 5 butelek wina, 100 piw i 2 litry wódki. Za 2 godziny nic nie było. Później jeden z tych, co wziął 2 paczki chytrus, jak chciałem papierosa, mi nie poczęstował, bo on mówi, że na nos musi mieć. Z tych, no tacy ludzie. A Ale już ich proszę mi nie ma. powiedzieć Już się jeszcze, rozjechali. Zostały małżeństwa, zostali tak, ludzie, co to pracują. prawda, właśnie Mi chciałam to samo powiedzieć. było wstyd, naprawdę było mi ciężki wstyd nieraz za niektórych. Pojechali Tak, gdzie że indziej. ci budowlańcy już w większości chyba to Zjechali. wróciło to towarzystwo do Polski, tak, Tak, do bo tak. Polski już tam nie zarabiałem, a pojechać do Niemiec, bo tam blisko mają do Tak, domu. to prawda. Zresztą te A wszystkie. proszę mi powiedzieć, co pana jakby najbardziej w pańskich podróżach, nie wiem, zdziwiło czy zafascynowało, który kraj był jakimś może największym zaskoczeniem, czy jakimś największym odkryciem takim? Czy to była właśnie Alaska, czy jeszcze coś Jako innego? życie to na Alasce, ale ja uwielbiam Brazylię. Brazylia. Dlaczego tam? Bo pogoda? Czy coś innego? Nie, ja lubię naturę. Okej. Zwierzęta, przyroda, Indianie, to jest moje życie. Ja całe życie od młodości chodzę po górach, chodzę z plecakiem. Jak miałem moją narzeczoną Indiankę półpolkę, to ona się dziwiła, że się poruszam w buszu, tak jak oni mówią, nie? Czyli w lesie bezszelestnie i szybko i niosę ciężary. Ja mówię, od dziecka chodzę po górach. Urodziłem się w Sudetach. Szczytnej Śląskiej koło Pańcy, bo tam uciekł z majątku i chodziłem ciągle na wycieczki. Góry to moja wolność. Bo nikt na mnie tam nie donosił. Przy ognisku do mnie przychodziło w górach, prowadziłem bazy studenckie, skończyłem kurs przewodników beskidzkich, byłem instruktorem taternictwa, prowadziłem bazy, przychodzili do mnie ludzie, którzy później stworzyli opozycję. Kaczmarski u mnie śpiewał przy ognisku. No różni ludzie. Bardzo znani dzisiaj. Wojtek Belon. No różni. Siedzieli u mnie z gitarą. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Tam było fajnie. Nikt nie donosił. Nie było kogo. A tutaj w Irlandii, który by pan hrabia góry polecił do chodzenia? Czy właśnie Wicklow w okolicach Dublina, czy Wicklow, gdzieś w bardzo fajne. Corku? Wicklow. Tak? I też południe. Tam byłem zaskoczony, jak na początku zacząłem jeździć w okolicy Killarney, że po prostu te góry przypominają zupełnie jak nasze Tatry. Te stary, tylko że mniej drzew mają, nie? Bo są na ogół gołe. Tak, no Te są jeziora, nawet takie w nich łyse. pływałem, tam też pięknie jest. No. A tutaj bardziej na zachodniej stronie, powiedzmy Mayo, tam są też fajne góry, Connemara. Czy to pan może Nie schodził byłem. trochę? Nie byłem. Tam nie. Nie. No Nie. to polecam, bo tu faktycznie jest bardzo ładnie. W Mayo powiem, Mam że są przewodnik piękne i jeszcze. góry. Teraz po chorobie dalej już jeżdżę, wybieram się. Przedtem nie mogłem. No zapraszamy tutaj w te nasze strony właśnie, no. Moja koleżanka jest z Mayo i tam faktycznie, zwłaszcza, Jak tak? pracowałem w sądzie, to jeździłem po tych sądach wszystkich, to poznawałem te miasteczka małe, Aha. różne. Szukam gdzieś na przykład sądu. Gdzie jest sąd? Nie widzę napisu. A gość mówi, w kościele.
Byłem, coś w tym stylu. No właśnie. Także no na pewno jeszcze jest wiele miejsc, jeżeli pan tutaj nie był po zachodniej stronie, to jest jeszcze wiele miejsc, które można zwiedzić na wybrzeżu, właśnie na tej atlantyckiej drodze, tam od Donegal w dół. To też są bardzo, bardzo Ja urokliwe lubię pływać, lądy. ale tu zimno jest, pływałem. No Widziałem. właśnie, jak z tym pływaniem? Czy No to wiele miał latamy na Wyspy okazji pan? Kanaryjskie. 14 razy byliśmy z żoną i tam A, pływamy i chodzimy po tak wulkanach. pływamy. Bo rębią nas tu gnaty oczywiście, kości i No tak, mięśnie, zimno. więc zawsze, zawsze jedziemy na, dawniej jak pracowałem na tydzień, a później na 2-3 tygodnie. Jest taka tu taka firma, że dla emerytów mają za 600 € apartament na 3 tygodnie. Dla osoby Proszę to za bardzo. 1200 jestem na Wyspach Kanaryjskich. Sami tam gotujemy. Czasem idziemy do Super. knajpy, kupujemy sobie winko, idziemy na plażę. Wygrzejemy się na słońcu, wypływamy, to jeździmy po małych miejscowościach, po wulkanach i tak dalej. Żona jest zachwycona, bo tam nie ma tej strefy. Jak paliliśmy, to fajek, żeśmy trochę przywozili i tytoniu. Żona jest zachwycona, bo tam jest strefa bez słowa i zawsze w styczniu, w lutym są wysprzedaże ciuchów. I za 200 € kupuję ciuchu, które normalnie by tu kosztowały 1000 € dla mnie i dla siebie na cały rok. Także korzyść Super. jest jakaś ten, no, też. Super. No to są faktycznie bardzo fajne, zwłaszcza chyba w zimne pory, prawda? A Państwo tam my jeżdżą. lubimy wyspy. My jeździmy po wszystkich wyspach Morza Śródziemnego. Korsyka, Sardynia, Zakynthos, jak się nazywa? No wszystkie wyspy znamy, wyspy, bo na wyspach jest spokojniej, nie ma tyle ludzi, jest ciepło, jest dobre wino i są i góry, i pływanie. No Lubimy wyspy. właśnie, jest wszystko to, co pan trafia. Sardynia, Sycylia, później te Majorka, o takich po wyspach jeździmy, Malta, no czasem właśnie po takie w Turcja, tam Egipt, Maroko. No a teraz Co co roku pan. do Krakowa, bo nas ciągnie tam. A no właśnie. A co pan hrabia myśli o Turcji? Bo rozumiem, że też tam pan był, pewnie A na nawet Cyprze też. ja uwielbiam Turcję. Tyle zabytków, co tam jest. W Stambule byliśmy, ja trzeci raz byłem. W Stambule samym 5 dni. Troja, Efes, wszystko wspaniała Turcja. Teraz chcę jechać do Kapodacji, kolega chce z nami Tak, jechać. jak najbardziej należy tam jechać, jest pięknie, faktycznie. Ja się tak spytałam, ponieważ ja przez 10 lat maniakalnie jeździłam w tej nazad do Turcji, tam mam przyjaciół. Ja tylko 3 razy byłem, żona ze mną raz. Także byłam ciekawa właśnie, jak pan po tych wszystkich podróżach, bo pan tyle miejsc Uwielbiam, no zwiedził, że kultura cała grecka jest tam przecież, na tej śródziemnomorska, prawda? azjatyckiej. To Konstantynopol jest fascynujący Tak. przecież. Tak. Te suki tam, to wszystko. Ludzie są przyjaźni, mili, nie jest Bardzo. niebezpiecznie. Jest dużo owoców. Wino jest tanie. No. No właśnie. No właśnie, jest bardzo przyjemnie, ale myślę, że generalnie cała śródziemnomorska, no właśnie ta kultura i wybrzeże jest czymś takim, co no ludzi przyciąga, bo jest ciepło, jest pięknie, wspaniałe Ja lubię jedzenie, stare statki tam turystów żeglować też. sobie, starymi statkami takimi. A no właśnie. Super jest, świetnie. A czyli jeszcze pan żegluje od czasu do czasu? W Polsce nie, ale Znaczy na Morzu Śródziemnym, czy gdzieś na wyjeździe? na Wyspach Kanaryjskich. A Wynajmuję tutaj w jacht. Irlandii? Nie, wynajmuję jacht na początku i kilka razy, ale nie miałem czasu za dużo. Miałem kolegę, który miał jacht, ale straciłem kontakt, bo ja cały czas harowałem, harowałem, harowałem. Ale miałem kolegę, który miał jacht, trochę z nim pożeglowałem tutaj. No właśnie, bo to tutaj jest Kingsley dosyć miał, popularne. tam łódkę, ale teraz już nie znam nikogo. Kiedyś miałem własny jacht, no niestety w Ameryce. I nawet skuter. Dobrze, to w takim razie myślę, że będziemy już kończyć, bo długo rozmawiamy i późno się robi. Także bardzo dziękuję. To była bardzo fascynująca rozmowa i trochę inna niż te. Jakby wywiady, które ja już wcześniej słyszałam z pańskim udziałem, także myślę, że będzie coś naprawdę nowego i ciekawego dla naszych widzów, żeby się dowiedzieć Się nie oprócz tego, co. powtarzam.
No właśnie, nie bardzo się pan hrabia tym razem powtarza, więc dlatego to jest takie ciekawe, że w zasadzie każdy pana wywiad jest trochę Trzeba tylko inny. nacisnąć guzik i z głębi pamięci coś tam. Ja byłem No chory, właśnie. opanowałem mu w ten sposób, zresztą przypominałem przez te lata 12 dobre i złe wydarzenia w moim życiu. Ale głównie chcę pamiętać o dobrych. Także No mam myślę. moje życie jak film. Jak tylko ktoś powie San Francisco, no to ja już. To się Mogę włącza, wiedzieć tak? nazwy ulic, jak wyglądają, jak wyglądają kawiarnie, jak się ludzie ubierają, to wszystko. Tam, gdzie byłem szczęśliwy, to pamiętam oczywiście najbardziej. Najlepiej, tak. Tak. Absolutnie. Czyli cóż, zapraszam wszystkich widzów, żeby jeszcze jak się da zdobyć książkę. Czy jest jeszcze, są jakieś egzemplarze, czy trzeba będzie znowu dodrukować, jakby byli chętni? Nie, już nie będę dodrukowywał, ale myślę, że 70 lub 80 egzemplarzy ma Joanna Waliszewska. Trzeba na prywatę do niej napisać. Warszawa, rzeźbiarka. Joanna Waliszewska, ona jest moim redaktorem i ona wysyła. Między innymi wyślę dla dziewczyn tutaj z tego spotkania, które były na Walentynkach 10. Można u niej zamówić książkę, ona ma 70-80. Jak będzie Super. taka potrzeba, jak ludzie będą poszukiwać, to z nową książką w czerwcu dodrukuję znowu 300 czy 600 kopii, bo to już jest dodruk. Bo ludzie szukają tej książki, ale w Tak, księgarniach nie no ma. właśnie. No więc można, proszę podać, Joanna Waliszewska, Warszawa, rzeźbiarka. I na prywatę Tak, napisać. na Facebooku można znaleźć i ona już później skieruje, bo ja się też już kontaktowałam na odpowiednią stronę, gdzie będzie można to Przesyłką zamówić. jest 15 czy 16 euro. Bo przesyłka zdaje się 15 zł i reszta książka około 12 euro. Tak ona sprzedaje, bo ciągle drożeje papier. Ja przed wojną miałem mieć za grosze, teraz sprzedano te fabryki papieru, ale i tak jeszcze mam tanio. Mój kolega drukuje drukarz stanu wojennego, mój przyjaciel, szef Związku Niezależnego Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym też studiowałem. Także on mi to robi za prawie za darmo. On nie bierze honorarium ode mnie, ja mu wciskam jakieś pieniądze. Jest to przeuczciwy, porządny człowiek. Wiem, że mi nie wydrukuje więcej jak inne normalne jakieś wydawnictwo. I nie muszę zwalczać na poprawność polityczną, bo tej mojej książki to nikt by nie wydrukował, prawdę mówiąc. Podałem gdzieś do wydawnictwa, to chcieli obciąć połowę. To jestem No, niepoprawny politycznie. właśnie teraz na pewno pan hrabia słyszał tą aferę z wydawnictwem Tridom, prawda? I właścicielem, który jest bodajże kandydatem na burmistrza Częstochowy, więc. Gadowski sprzedał mi 600 książek. On chce mnie drukować, ale on mi daje 20%. To mi się nie opłaca, bo O. ja dostanę 10 zł od książki. No, A widzisz pan. ja mu dałem po 30 zł, ale wtedy byłem nieznany jeszcze w Polsce. On sprzedał po 54 i tak zarobił na mnie 20 parę tysięcy. Za nic, że trzy razy w tygodniu przy tym swoich komentarzach o polityce powiedział, że tutaj hrabia Potocki, skandal, książka jest taka, taka, taka. No co mam dać mu zarabiać? Nie chcę. A nie wiem, ile on wydrukuje, bo niestety chytry górolicek, jak to powiedziałbym. No, prawda taka jest, że najlepiej na swoim, On albo wydaje, właśnie. sam jestem za to odpowiedzialny. Tak. Też mi A to teraz też pan taka pani, doktor z którą przybył ja za to panu, robi wydawałem radiu, reklamę. chciała mnie zawieźć do tego zwieszcza znanego pisarza, bo ma potężne wydawnictwo, ale on ci nic nie zapłaci, ale będzie znany na całą Polskę. A ja jej powiedziałem, wiesz co, dziecko? No, ona ode mnie 20 lat, 30, 25 lat młodsza. Dziecko, sławę to ja w życiu miałem, a ja potrzebuję pieniądze na podróże drobne. To ja myślę, że ja piszę po to, żeby sobie pogadać później na YouTubie, czy po to, żeby ktoś powiedział, o, to jest ten facet, to te książki pisze? Fajnie jest na tych, prawda, czytaniach, że rozmawiam z młodzieżą. Ja w ogóle poruszam inne tematy, to moja żona. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam. Poruszam zupełnie inne Dobry tematy, wieczór, bardzo mi miło. poruszam tematy zagłady ziemian, zagłady elit, polityczne Tak. trochę. Ale to jest fajne, bardzo. I mam kontakt z młodzieżą i poznaję różne miejsca, w których nie byłem. Gdzie ja bym kiedyś się w życiu wybrał, tak jak tego roku wybrałem się do Kalisza albo do Łodzi. W Łodzi byłem w 80 roku z filmem. Byłem w Poznaniu, w różnych miejscach. Jest to ciekawe, bo poznaję nowe miasta, nowych ludzi, są twórczy albo gdzieś tam. W województwie warszawskim i fajnie jest.
No zagłada elit to mnie Pomaga. boli trochę, bo to jest wszystko, Tak. co ja jakby teraz czytam zresztą, ale to nie tylko, że czytam, tylko to dostałam od mojej rodziny. Rodzina była na Syberii i w Kazachstanie. Czyli ten No cały jest. Boeing, to wszystko. Tak. I bardzo dla mnie jest to przykre. I ja nie mam takiego, bo też byliśmy z Jarkiem, z moją Na koleżanką Ukrainie. na Ukrainie. I ja bym chciała pomagać tym ludziom, którzy tam są, Ale Polakom, tym a nie biednym. No oligarchom. właśnie, tak nasza A z tutaj drugiej strony, prawica co my mamy za mówi, polityków, którzy nie są w stanie prawdziwa, wytargować, tak. że nasze kościoły, nasze zamki, nasze pałace, nasze kamienice są używane jako kamień budowlany? Albo zbiory gdzieś To rozkradzione. jest straszne. Ja zawsze Wydajemy chciałam jechać na wszystko, Ukrainę. oni nas Tak, nienawidzą. tak. I się nie wybrałam, no bo człowiek wylądował za granicą i No. musiał dzielić jakby ten czas między rodzinę i pracę i odwiedzanie własnej rodziny, więc już nie było czasu na te wycieczki gdzieś tam jeszcze Bardzo na ciekawe, te kresy. pouczające ta A Ukraina, ale teraz już się nie da. każdy mnie ostrzegał, będziecie płakać, jak tam pojedziecie. Piękna. Piękna jest, ale No, chce się płakać. pojechaliśmy Ale do. mieliśmy takie uczucie, patrząc na te stepy, na to niebo. Ludzie bardzo życzliwi, tak kiedyś za mojej młodości, gdzieś w górach, Tak. w jakiejś wiosce, pytali się, skąd pan jest, co pan robi. Byli zainteresowani. Teraz kogoś się dotknie w ramię, to podskakuje, bo myśli, że ktoś go No chce wszyscy się boją, obrabować. dzieci się boją, tak są. No. Myśmy jeszcze, Dorośli nie rozmawiają, tylko siedzą na telefonach wszyscy. Dawniej jeździłem po świecie, jeździliśmy, jeszcze żona tego załapała się na to. Tośmy rozmawiali. Tak. Tośmy siedzieli z ludźmi przy ogniskach, każdy z innego kraju, piło się wino, wygłupiało, tańczyło, skakało przez ogień. Dzisiaj nawet ogniska nie wolno No nie zapłacić, wiem, bo zapalić, wszyscy bo się kara. boją siebie, nie wiedzą. No No. jest jakiś taki, dzieci się boją, no bo są tak Wychowane. nauczone, że coś się stanie, że to jest, nie wiem, Z strach, każdych strach, wakacji strach, w życiu strach. wracałem z adresami, nie było telefonów, nie było komórek z adresami, pisało się do ludzi listy, kartki, a teraz? No No teraz. wiesz, dam ci e-mail tak na odczepnego, ktoś tam mówi, ale człowiek wie, że to nie jest takie szczere, nie? Tylko takie, no niestety takie czasy. Ja ich No czasy nazywam. są dziwne bardzo. Ja też nad tym głęboko boleję, bo też inaczej to pamiętam. No ale cóż zrobić? Mam nadzieję, Możemy że zrobić. przynajmniej w mniejszych jakby takich grupach te stare nasze, że tak powiem, zwyczaje, Tak. tradycje będziemy mogli Dlatego byłem utrzymać. zdumiony tą grupą w Dublinie, że tacy fajni ludzie, Polacy tacy życzliwi, tacy No mili, ale daj pani czytają, skończyć. grają. Daj pani skończyć. No. No, Ale ty, nie, wydaje teraz. mi się, że ta pandemia i te wszystkie wydarzenia przez ostatnie 4 lata trochę ludzi jakby aktywizowały i pokazały im, że trzeba budować jakieś małe właśnie, ale Grupy. prężne społeczności. Tak, zgadza się. I to Im jest nadzieja. zaowocowało. To jest jedyny plus tych wszystkich wydarzeń, że ludzie troszkę się otrzepali, Obudzili. przynajmniej niektórzy obudzili, tak, i zaczęli działać. I bardzo Zaczęli dobrze. działać, prawda? Ja będę Także. dojeżdżał, mnie się pytają do Dublina. Mówię, czy będę Jarek, dojeżdżał? daj pani Słuchaj. skończyć. Ja jestem tylko takim przyczynkiem do Ja już tego, żeby pan dziękuję hrabia sobie bardzo. tutaj poopowiadał ciekawe rzeczy dla naszych widzów. Dziękuję bardzo, kłaniam się do następnego razu. Ja Mam też nadzieję, bardzo że dziękuję, niebawem również się kłaniam się Dublina serdecznie. zaliczyłem. Zapraszam ponownie, na pewno będzie jeszcze wiele okazji, żeby porozmawiać. Dobrze. Mam nadzieję o pozytywnych rzeczach Oczywiście. i o nowej książce. Dobrze. Życzę dobrej nocy, kłaniam się. Ja też również życzę dobrej nocy. Dziękuję bardzo. Kłaniam. Pozdrawiam My serdecznie. też dziękujemy.